Poleciałem do Miami, by zweryfikować bogactwo dolarsowej królowej Karoliny Derpieńskiej. Sprawdzić, skąd ona ma na to wszystko pieniądze. I wiecie co? Już wiem, ty jej dałeś. Teraz się pewnie macasz, szukasz po kieszeniach, czy masz portfel, czy go nie masz, czy go zgubiłeś, czy ci go ukradziono. Z ulgą stwierdzasz, że masz, ale nie zmienia to faktu, że wraz z Karolinką poszliśmy do Designer District w Miami, do butiku firmy Hermes, bardzo drogiego butiku. I tam wydawaliśmy m.in. twoje pieniądze. Pan płaci, pani płaci, my płacimy. Okay, co nas bo jeśli jesteś podatnikiem w Polsce, jeśli tu odprowadzasz podatki, to jest wielce prawdopodobne, że właśnie ty jesteś sponsorem Karoliny Derpieńskiej. Przeważnie w Miami nie wychodzę z domu, jak mam na sobie mniej niż 50 tysięcy dolarów. Kim była, kim jest i kim będzie Karolina Derpieńska, która zrobiła furorę w polskich mediach? Czy może jest trolem, który wodzi te polskie media za nos, bawi się nimi, oszukuje, podpuszcza i z tego wszystkiego ma pieniądze i uba? Gdzie mieszka i z kim? Jaka jest naprawdę? Skąd ma pieniądze? Ile ma pieniędzy? I co na to wszystko jej słynny latynoski kochanek Jack? Nie jest dobrze, kochani. Jack posądził mnie o zdradę. Przylecieliśmy do Miami, aby zrobić materiał o Caroline. Widzisz, Stano, chociaż w Stanach, kurwa, wziąłeś adekwatny samochód do twojego statusu. Znaczy, no to jakieś tam pewnie jakiegoś dieselka sobie wziąłeś, ale marka się zgadza. Derpieński. I tak się zastanawiam, dlaczego jesteśmy pierwsi, bo dziewczyna albo tyle czasu troluje, albo tyle czasu robi karierę w polskich mediach. Natomiast samoloty do Miami latają codziennie. Czy polskie media są tak leniwe, czy tak biedne? Dlaczego nikt tak tu wcześniej nie przyjechał sprawdzić, jaka jest prawda o dziewczynie, o której naprawdę zaczęła mówić duża część Polaków, dziewczynie, która nagrywa ultra popularne TikToki. Dlaczego jesteśmy pierwsi, chociaż tyle czasu ona już bawi się w kotka i myszkę z polskimi celebrytami i z polskimi mediami? Ale dobrze, lenistwo czy też bieda naszych konkurencyjnych kanałów, czy też stron mediów, to nie jest nasz problem. Jedziemy do Karoliny. Dzisiaj czeka nas intensywny dzień. Poleciałem do Miami, po jedną historię wróciłem z 10 innymi. Którekolwiek drzwiczki otwierałem, za tymi drzwiczkami stał nowy bohater i machał mi rączką. Zeszłoroczna podróż do Indii to w porównaniu z tym nudny biwak pod lasem. Zapraszam Was na podróż. Na podróż nie tylko do Miami, ale także na podróż w przeszłość. Do lat 80. i 90. Do wszystkich. Zaciągamy sieć. Można zaczynać. I to będzie długi film. Ale jeśli przetrwaliście 3 godziny filmu o Natalii Janoszek i potem pisaliście, że w sumie było spoko, to też będzie spoko. Musicie mi zaufać. Przy czym nie przedłużaj, nie porównuję w ogóle Karoliny z Natalią, żeby było to jasne. Od wielu miesięcy dostawałem prośby: zweryfikuj Caroline Derpieński. Nie widziałem w tym specjalnego sensu. Nie widziałem, ponieważ to kojarzyło mi się z weryfikacją Chrisa Stana Kana albo innego Borata. To mi się kojarzyło z kimś, kto wbiega na scenę podczas przedstawienia w teatrze czy w cyrku i zdejmuje klaunowi czapkę i mówi, że to tak naprawdę jest normalny facet. Wydawało mi się to zbyt łatwe, zbyt oczywiste. Nie sądziłem, że na ten trolling Derpieńskiej ktoś się naprawdę nabiera, więc po co weryfikować coś, co w sumie jest zweryfikowane. Ale cóż za szczęście, że Was jednak posłuchałem. Pierwszy raz spotkaliśmy się w restauracji przy jednym z Przede wszystkim, Krzysztof, ty powinieneś odpowiedzieć na pytanie, dlaczego komuś można kupić karierę w mediach. Mnie to mega dziwiło, bo to było ewidentne, stary. Ona się pojawiła najpierw w Legal TV. Ona miała same sponsorowane wywiady. Pudelki, nie pudelki i tak dalej. To jest jakby typowo poprowadzona kariera przez jakiś dom mediowy, przez jakąś grupę PR-owców. Że oni biorą kogoś, kto nie jest ciekawy, wymyślają mu wizerunek i wpychają go wszędzie. I kulminacyjnym momentem był wywiad Kuby Wojewódzkiego. I za coś powie, nie, bo ona się zwiralowała, jak to się... Nie, stary. To są PR-owcy, którzy ją wypromowali. Abstrahując już od tego, czy ma kupione followy, czy nie. Najbardziej luksusowych centrów handlowych na świecie, Bal Harbour w Miami. Tak, zastanawiałem się, po co Karolina na miejsce spotkania wybrała restaurację, do której trzeba czekać w godzinnej kolejce, bo nie da się zrobić żadnej rezerwacji. Potem wszystko stało się jasne, zrozumiałem, co chciała i jak bardzo chciała zamanifestować. Najpierw był show, gdy pod restaurację podjechał biało-różowy Rolls Royce. To jest jedyny moment w tym filmie, gdy prawidłowo wymówię nazwę tej marki, bo potem będę mówił po prostu Rolls Royce. Ja mówię to było wielkie show, gdy podjechał biało-różowy Rolls Royce z jej podobizną na drzwiach. Później obserwowaliśmy show, gdy na czarno ubrany mężczyzna wysiadł z tego samochodu i otworzył Karolinie drzwi. To był turecki ochroniarz. Potem show to
to była sama Karolina, która wysiadła na wielkich kilkunastocentymetrowych szpilkach, a że sama ma prawie 1,80 m wzrostu, to już miała prawie 2 metry. I tak będąc ponad wszystkimi, minęła całą kolejkę, weszła do restauracji i załatwiła stolik w jakieś 15 sekund. Gdzie pani się przepraszam? Do kierownika to gdzie? Nie było to miłe dla tych ludzi, którzy stali w tej kolejce, ale było to... Słuchaj, też mi się tak udało parę razy, że wszyscy stali. Wiesz, ten... Prawda jest tak, jak masz hajs, to wchodzisz wszędzie. Nie czekasz w klubach, w restauracjach, nigdzie. A jak jesteś wystarczająco ważny i jest pełna restauracja, to dostawiałem stolik. Skuteczna. I była to manifestacja siły, możliwości i potęgi. A potem ten ochroniarz przy nas stał koło naszego stolika przez 2 godziny nieruchomo i trochę było mi go żal. To chyba miało na mnie zrobić wrażenie. No i w swej bezczelności, bezsensowności rzeczywiście zrobiło. W następnych dniach już tego ochroniarza z nami nie było. Człowieku, widzisz tu gdzieś jakiegoś dresiarza? Ja wszystko widzę. Dotarło? To było takie spotkanie bez kamer, żebyśmy się lepiej poznali, zanim zaczniemy coś nagrywać. I było bardzo miło, muszę powiedzieć, że było bardzo miło, zwłaszcza, że po około godzinie przyjechał znienacka latynoski kochanek Jack. Ludzie gadają różne bzdury, że mój partner jest Polakiem. Jack chciał, żeby go nie nagrywano. Ani wtedy, zwłaszcza, że wtedy nie mieliśmy kamer, ani wtedy, ani w kolejnych dniach. I my tę prośbę uszanowaliśmy. Najbardziej to Jack chciał, żeby w tym materiale w ogóle nic nie było o nim, no ale to niemożliwe, bo nie da się opowiedzieć o Karolinie, nie opowiadając o latynosie Jacku. Poza tym, co to za prośba, że ktoś przychodzi do dziennikarza i mówi, ty, ale o mnie to nie. No jakby tak wszyscy do mnie przychodzili, ty, ale o mnie to nie, no to w ogóle nie nigdy o nikim by nic nie powiedział, nie napisał i nie nagrał. O. Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie. Takie prośby należy odrzucać. Natomiast przychyliłem się do prośby o nienagrywanie. Zresztą Aneta Glaminna, Polka z Miami, a potem Pudelek ujawnili, że Jack tak naprawdę to ma na imię Krzysiek. Bardzo ładne imię. Krzysztof Porowski. Zjedliśmy 2 kolacje i obiad. Przegadaliśmy kilka godzin. Krzysztof Porowski? Krzysztof jest postacią, której do końca nie umiem zrozumieć. Czasami mam wrażenie, że obsesyjnie chroni swoją prywatność i rzeczywiście wiele na to... To jest Krzysztof Porowski? Że on kurwa wygląda jak muminek, stary. A czasami mam wrażenie, że bardzo chciałby być popularny i na to też dużo wskazuje. Godzinami opowiada dziennikarzowi z Polski o historii swojego życia. Odpowiada na wszystkie pytania, uszczegóławia, doprecyzowuje. Można się wręcz wydawać, że nie ma żadnych tajemnic. Lubi imponować. Lubi rzucać się w oczy. Jest cały ubrany w Versace. Poza chyba butami, które były innej marki, ale za to przeprosił, bo akurat coś tam nie pykło tego dnia. Ale generalnie jest cały ubrany w Versace. Lubi się rzucać w oczy. To elegancki kawaler. Sama widziałaś. Na kulturze się... Mi się Versace to jest... Jak jesteś wieśniakiem, to na co dzień chodzisz w plejnie, ale na kolację służbowym w Versace, nie? Jakby Daniel Majewski. I co ważne, popycha Karolinę do tego, by była popularna, a przecież powinien wiedzieć, i na pewno wie, bo nie jest głupi, że jej popularność sprawia, że w pewnym momencie reflektory są przestawiane prosto na niego. On ją inspiruje, wymyśla akcje. Nawet mu zadałem pytanie, czy Karolina nie jest twoim projektem? I tak się uśmiechnął. Karolina się trochę oburzyła, a on się uśmiechnął. Powiedział jednego dnia, Karolina, ty będziesz startowała w wyborach prezydenckich. Ja mówię, chyba jest za młoda. On powiedział, no tak, za młoda, ale to w prezydenckich, ale na prezydenta Warszawy wystartujesz. On mówi, co? Nic o tym nie wiem. A on mówi, jeszcze ci zapomniałem o tym powiedzieć, ale powinnaś wystartować w wyborach prezydenckich. Więc jest osobą, która stoi za Karoliną Derpieńską, popycha ją w tą stronę, żeby Karolina była popularna. Dlatego nie ma Karoliny bez Krzysztofa. Nie można ich rozdzielić i opowiedzieć historię tylko jednego z nich. Trzeba opowiedzieć historię obie. Witam, kochani, z tej strony wasza ulubiona Karolina Derpieński. Tak. Także jest to ciężkie, bo trzeba po prostu zrobić z siebie debila. Gdyby tamtego dnia latynoski kochanek Jack, czyli Krzysztof Porowski, nie przyszedł na tą kolację, nie poszedłbym jego śladem tak bardzo. Ale przyszedł, a ja musiałem pójść jego śladem. Wow! Co to jest za historia? Według danych UOP od 10 lat Krzysztof P. jako nieformalny, choć faktyczny właściciel kilku spółek, polecał ich prezesom zatrudnianie podstawionych osób na stanowiska z pensją do 40 tysięcy złotych. Osoby te, nie wykonując żadnej pracy, szybko zapadały na fikcyjną chorobę i żyły z zasiłku wypłacanego przez ZUS. Również Krzysztof P., będąc jedynie pracownikiem zależnych od siebie spółek, sam wyznaczał sobie wysokość pensji, nawet do 50 tysięcy złotych. UOP wyjaśnia też podejrzenia o wyłudzenie zwrotu podatku VAT oraz korumpowanie wysokich urzędników
państwowych, przedstawicieli banków i wymiaru sprawiedliwości. Trudność polega w zasadzie na tym, że nie mamy jeszcze dotarcia do wszystkich dokumentów, ale sądzę... Ej, przewija się ten UOP dzisiaj ten. Ciekawe, czy Mati zna Krzysztofa. Że z uwagi na to, że jest to sprawa rozwojowa, bądźmy dobrej myśli. Krzysztof P. był znany zwłaszcza w branży tekstylnej oraz motoryzacyjnej. Zajmował się m.in. importem samochodów Hyundai, planował też uruchomienie montowni tej marki. Teraz grozi mu kara do 8 lat więzienia. Wtedy śledztwo wkracza w fazę dynamiczną, bo jak to ktoś powiedział, to co się spieprzy przy pierwszych 48 godzinach, potem często już jest nie do odrobienia. Chodzi m.in. o zbieranie materiałów. Było wówczas zamieszanie, że jacyś przełożeni byli pomówieni, że próbowali nakłaniać tego pana Krzysztofa, żeby właśnie powiedział coś na polityków, a w zamian będzie mu darowana reszta kar. To było bzdurą i część funkcjonariuszy uczciwie się na to nie zgodziła. Wybuchła w jednostce Awantura i nam niestety tę sprawę odebrano i przeniesiono do Gdańska. Perowski swój biznes zaczął uprawiać po oglądnięciu kilku filmów gangsterskich, amerykańskich filmów gangsterskich, gdzie ci wielcy mafiozi, gangsterzy mieli... Kurwa, to coś jak wy. Oglądacie UFC i potem robicie, kurwa, shadowboxing, kurwa, w łazience. Mówisz, o, McGregora bym tak, kurwa. Mieli wokół siebie i policjantów na usługi, i prokuratorów, i sędziów. Ale zacznijmy od najważniejszego. Dlaczego można śmiało stwierdzić, że część bogactwa, którym chwali się Karolina Derpieńska, pochodzi z waszych kieszeni? Otóż materiał, który przed chwilą obejrzeliście, ma ciąg dalszy. Krzysztof Porowski nie został skazany. Oto odpowiedź, jaką uzyskaliśmy z sądu, dotycząca tej właśnie sprawy. Możecie przeczytać, że w 2015 roku Krzysztof Porowski otrzymał zadośćuczynienie za niesłuszny areszt, w którym spędził aż 2,5 roku, w wysokości 300 tysięcy złotych, a niespełna półtora roku temu kolejne około 3 400 tysięcy. Zamknijcie mnie na 2,5 roku, kurwa, za 3700. Bym na dom miał, kurwa. Czy tam, kurwa, będę w hipotekę, kurwa, bawił. Złotych. Z tym wyrokiem nie zgadza się ani Porowski, który uważa, że to za mało, ani prokuratura, która uważa, że to za dużo. Więc będziemy mieli jeszcze w tym wszystkim dogrywkę. Ale nie ma nawet dyskusji, jest 100%, 100%. Nie zmienia to jednak faktu, że te pieniądze już są na koncie i już można je trwonić, na przykład na klapki Hermesa. Hermes. Hermes. Dostałem psa. Także Krzysztof dzisiaj pomaga mi z Moriskiem, iż po prostu... Chyba Krzysztof jak taki przydupas idzie z Moriskiem, co? Po prostu moja niania jest na zwolnieniu. Szukam nowej. Napiszcie DM. Jak jest niania w wersji męskiej? Kim ja teraz jestem? Stewardem może jakimś? Przyszłym dziakiem. Okej. Oh my god. Przestraszyłam się. Fani wszędzie. Także znajdujemy się w Design District, raju Dolarsowej Królowej, gdzie najbardziej lubię spend moje dolarsy. Najbardziej lubię je wydawać. Także, kochani, co się stało? Morisek uważa, że w tej erii, gdzie jest tyle ludzi, jest zbyt biednie. Musimy przejść tam, gdzie są Rolexy. On się czuje tu nieswojo? Tak. Nie lubi tego miejsca? Nie. Morisek jest przyzwyczajony do luksusu, rozumiesz? Wszystko, co najdroższe. Także dzisiaj moja szpilka Louboutin się oddolarsowała. Może zrobimy zbliżenie. Widzicie, że mi się połamała. To może to podróba? No, niestety chciałabym, żeby to była podróba, bo byłby mniejszy koszt zniszczeń, ale niestety pewnie oddam do szewca i będzie okej. Okay. A dzisiaj musimy, ty mi wybierzesz, szewca, albo Morisek, jakieś prestiżowe buty, abym mogła dzisiaj spędzić z wami czas. Jakim budżetem dysponujemy? Miliony dolarsów. Miliony dolarsów? Tak, tutaj nic mi się nie podoba, to wygląda jak podróba Chanel. Idziemy stąd. Aha. Oh my god. Dzisiaj mamy ciężką sytuację. Tylko jest jedna rzecz, której ja nie rozumiem, bo ona niby taka bogata i tak dalej, ma tak fatalne włosy. Tak szczerze, kobieta musi mieć zajebiste włosy. Jak nie ma zajebistych włosów, to chuj w nią. Bo ledwo już w tych butach Louboutin idę, więc może rzeczywiście zajrzymy do Hermesa. No, zwłaszcza, że jest bliziutko, więc... Najważniejsze jest to, że jak chodzimy, ty ze mną, wyglądasz dolarsowo, wszyscy się na nas patrzą. Myślę, że... Wiecie, coś z tych klasycznych. Myślę, że nie na słup, tylko może inny kolor niż biały. Chyba, że mają jakąś też, wiesz, inną skórę. I nie podobają mi się te modele, bo to wygląda jak żywcem wzięte z torebki. Mhm. A, i przyklejone. Nie wiem, nie podoba mi się to. No dobra, szybka decyzja. To może poprosimy o pomoc pani. White ones, yes.
9, 10, 9.5. Aha, and the pink ones. Okay. Tak sobie teraz właśnie myślę, że te pink mogą mi pasować do flamingo pink, do Rolls Royce'a. Co prawda. No, może to jest rzeczywiście dobry wybór. Myślę, że różowe ci pasują do wszystkiego. Różowe, różowe. Ale czy nie są za tanie? Czy spytałaś o cenę? Nie, jakby dolarsowa królowa nigdy nie pyta o cenę, po prostu wchodzi do sklepu i to, co jej się spodoba. A jak potem jest przykra niespodzianka, że się okaże, że kosztowały mniej niż $1000? No to wiesz, dlatego nie wstawiam paragonów jak inne influencerki. Ale szczerze mówiąc też, jaką 21-latkę z Polski stać, żeby po prostu wchodzić do Hermesa i kupować, co jej się podoba. A ja widzę klapki, co mi się podobają i po prostu zaraz weźmiemy. I to nie wszystko jeszcze. Potrzebuję nowej szminki pod kolor butów. To moje palce są brzydkie. W ogóle większość Polaków uważa, że ja mam płetwy, nie stopy. I ogólnie moje palce są tak brzydkie. To jest straszne. A nie można tego jakoś operacyjnie poprawić? Myślę, że powinnam. Poddam się zabiegowi przyczepienia sobie narządu męskiego jako pierwsza Polka i pierwsza kobieta na świecie. Uważasz, że powinnam? Będzie to łatwiejsze niż przeszczep penisa. Zobacz, że nawet ty się odwróciłeś, cofnęłeś do tyłu, jak zobaczyłeś moje palce. Odrzuciło cię. Odrzuciło cię, to jest tragedia. Ale dobra, jakoś, nie wiem, nowe paznokcie zrobimy. No trochę ten klapek jest, widzisz, jest trochę za mały. Za mały chyba, no. Plus zdarłam piętę. A. Yes, yes. Oh, okay. I'm scared. Yeah, I was trying to see. So it's too small. Ten, like 41. Ja już ogłaszam, że poddam się operacji. Ten? 41? A 10 US to nie jest 44? Bo 41 to jest 8 US. W Miami rekonstrukcji To damskie stary? Aha. Moich palców u stóp. Tak nie może być, one są tak niedolne. USA, UK to inne? Ona jest w Stanach. A UK jest jeden w dół. Czyli 9 UK to jest 10 US. Larsowe. Proponuję więc zakryte buty. Chyba tak, tylko co tutaj mamy? No wszystko odkryte. Uważaj, bo śmierdzą. Dobra, ja nie mogę to oglądać. Ja nie mogę na to patrzeć, jakby mnie to nie ciekawi. No, myślałem, że będzie tu, że tamten ziomek jest mafiozo czy coś. Wiesz, mnie nie szokuje, że ktoś poszedł do butiku, jakby byłem w tym butiku. Czy mam coś z Hermes? Nie. Imponuje mi, że ktoś ma kurwa klapki Hermes? Nie. Jakby kupiła 10 Birkinów, to być może kurwa bym powiedział, że wow. Ale ona jest kurwa za krótka w uszach, żeby kupić 10 Birkinów, nie? Phone number, my boyfriend's one, but I don't wanna record it. So, can I just pay and do you have Apple Pay? Perfect. Coraz bardziej mnie męczy to bycie tą dolarsowością i tak dalej. Ale lepiej dolarsową niż centową jednak. Wiesz coś, ja czasami się najlepiej czuję po prostu w domu w kurze. Na Birkin to się czeka pół roku. Martynko, jak jesteś wystarczająco ważna, to kurwa znajdą ci od miejsca. Tylko jedną rzeczą jest, jak jesteś Caroline Dierpiński i kupujesz kurwa klapki, żeby komuś zaimponować. A jak jesteś Georginą, żoną Cristiano Ronaldo, no to też jest kurwa inna sytuacja, nie? Jakby tam Taylor Swift przyszła, to by kurwa wyciągnęli z zaplecza to, co mają wyciągnąć. Rozumiesz, nie? Ale jakie ty masz wrażenia? Było dolarsowo, czy jednak te drogie sklepy są takie oklepane? Ja byłem rozczarowany. Aha. Uważam, że nie zostaliśmy zaopiekowani należycie. Tak, woda po 15 minutach dopiero przyszła. I to woda, masakra, no jaka woda? Zobacz, to nawet nie jest Fidżi. Masakra, a dają szampana tylko tym, którzy odbierają torbę po pół roku. Jakbyśmy dzisiaj zamówili, to by po pół roku dopiero dali szampana. To jest niedopuszczalne. Na razie więc Hermes, Balenciaga, co tam jeszcze istnieje? Moschino, Balmain, to wszystko, w czym gustuje Caroline Dierpińska, ale może poprzeczka pójdzie w górę, gdy zadośćuczynienia też pójdą w górę, bo gdy wczytamy się w archiwalną prasę, to wtedy zobaczymy, ile pieniędzy tak naprawdę od początku domagał się Krzysztof Porowski, gdzie sięgają jego finansowe ambicje, więc ile jeszcze wy, podatnicy, zapłacicie za nieudolność polskich służb? Otóż być może dużo. Może to już koniec, ale być może... Znaczy ja podejrzewam, że na 3 miliony złotych... No, inaczej, umówmy się wprost. Czy 3 miliony złotych to dużo? Tak. Czy w Los Angeles, czy gdzie ona tam w Miami, to dużo? Nie. Więc to, że raz dostajesz 3 miliony złotych, to nie znaczy, że będziesz na pełnej pizie przez całe życie w Rolls Royce spędzał czas, nie? I jeszcze dużo. Cytat z Gazety Wyborczej. Głośna przed laty śląska afera korupcyjna wraca do sądu. Biznesmen Krzysztof Porowski domaga się 26 milionów złotych odszkodowania od Skarbu Państwa za bezzasadny areszt, utratę dobrego imienia i szykany. Krzysztof Porowski w latach 90. był gwiazdą biznesu, czołowy importer samochodów Hyundai, główny sponsor drużyny Orły Górskiego, przyjaciel prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej, wymieniany był na listach najbogatszych Polaków, słynął z kontaktów z politykami. W październiku 2000 roku biznesmena z Sosnowca zatrzymali funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa. Ministrem Sprawiedliwości był wtedy Lech Kaczyński i to on zdecydował o przeniesieniu sprawy do prokuratury w Gdańsku. Dalej w tym artykule czytamy m.in. w pozwie wymieniają te szkody bezprawne
tworzenie fałszywych dowodów, doprowadzenie do bezzasadnego pozbawienia wolności, utrata dobrego imienia, szykany i tortury psychiczne w trakcie aresztowania, żądanie składania fałszywych zeznań i obciążenia innych osób. Proces Porowskiego dotyczyć może nie tylko pieniędzy. Adwokaci chcą, by biznesmen o swoich przejściach w śledztwie opowiedział przed sądem i wnioskują o jego osobiste przesłuchanie na rozprawie. To był horror, mówi Porowski. Uważali mnie za kasjera lewicy, co było kompletną bzdurą. Chcielibym obciążał polityków, głównie SLD. Padały nazwiska z samej wierchuszki. W zamian proponowali mi wyjście na wolność. Wszystkie te propozycje odrzuciłem, za co spotkały mnie liczne szykany. W sądzie śląska afera korupcyjna stała się kompromitacją prokuratury i służb specjalnych. Po 7 latach procesu sąd w Krakowie uniewinnił biznesmena i innych oskarżonych. I tu cytat pani sędzia Ewa Szymańska. Zarzuty były oparte na pomówieniach i interpretacji dokumentów, która różniła się od tego, co z nich faktycznie wynikało. Można też dokopać się do wywiadu z samym Porowskim. Nie ma przy tym wywiadzie jego zdjęcia, to trochę zastanawiające, ale są jego wypowiedzi, a to jest ważniejsze. Dziennikarz Jarosław Sidorowicz zapytał, kwota, której domaga się pan od państwa, jest gigantyczna. Na co Porowski powiedział, to utracone zarobki, odsetki, to faktycznie to, co straciłem i przede wszystkim kawał życia, mnóstwo zdrowia i dobre imię. Cofnijmy się w czasie, jest 12 października 2000 roku, 10 rano. Przed mój dom zajeżdża kilka samochodów, wysypują się z nich ludzie w kominiarkach z bronią, przestrzeliwują zamki w drzwiach, do środka wpada kilkanaście uzbrojonych osób, rzucają na ziemię kobiety, mierzą z broni do dziecka i szukają jakichś nagrań z politykami, wizytówek, przeglądają moje kasety wideo z publicznych i prywatnych spotkań, a ja nie wiem, co się dzieje, po prostu horror. Słyszę tylko, że zostaje zatrzymany w związku z jakimiś rzekomymi wyłudzeniami VAT i wiozą pana do prokuratury. Otóż nie, wiozą mnie do UOP, ale przez kilkanaście godzin nie jestem przesłuchiwany, są tylko rozmowy z funkcjonariuszami UOP, takie rozpytywanie, padają propozycje, że jeżeli obciążę tych lub innych, to wyjdę. Wskazywano mi polityków, głównie z SLD, choć też z prawicy, czyli AWS. Interesowali się ówczesnym wojewodą śląskim Markiem Kępskim, a z SLD padały nazwiska Millera, Siemiątkowskiego. Pytali też o sędziów, prokuratorów, chcieli informacji o rzekomych łapówkach, jakichś interesach, powiązaniach, o czym ja kompletnie nic nie wiedziałem. Odmówiłem. Co ciekawe, nigdy nie przedstawiono mi zarzutów o VAT, co było rzekomym powodem mojego zatrzymania. Na okoliczność VAT nigdy mnie nawet nie rozpytywano. Kiedy odmówiłem współpracy, usłyszałem, i to dopiero po dwóch dniach od zatrzymania, zupełnie inne zarzuty, łapówka i wyłudzenia chorobowego z ZUS. O żaden VAT nigdy nie chodziło. Chciano nawet zatrzymać moją matkę, słyszałem, wsadzimy pana z morderstwami. Miesiącami nie miałem widzeń z rodziną. List od córki datowane na Boże Narodzenie przychodziły na Wielkanoc. Nie dopuszczano do mnie przez... No dobrze, tylko że to, co Krzysztof tutaj czyta, to dlaczego winny ma być pan Krzysztof, że go niesłusznie zatrzymali? I dlaczego? Być może się to zmieni, ale narracja, która została jakby zaproponowana w tym filmie, czyli on żyje z waszych pieniędzy, poniekąd jest połowicznie prawdą, ale jeśli ciebie, to jest tak jakby powiedzieć, że komenda żyje z naszych pieniędzy. Stary, siedział za darmo w więzieniu, to mu się należy, nie? Wiesz o co chodzi, nie? Winny temu, że ten chłop dostał tyle pieniędzy, albo czy dostanie jeszcze więcej, jest ten system, no. Przez kilka miesięcy adwokatów, bo niby mam chorobę zakaźną. Tyle, że wcześniej umieszczono mnie w celi z chorymi, zarobaczonymi osobami. Przeszukiwanie w celi, mojej szafki, wywracanie przy każdej wizycie pościeli. W celi siedziałem z podwójnym zabójcą, z osobami podejrzanymi o napady z bronią w ręku, przemyt narkotyków, szefem mafii czeczeńskiej w Polsce, osobami mocno zdegenerowanymi. Za kratami byłem namawiany przez jakichś osobników, bym napisał Gryps. Czułem te prowokacje. Przewożono mnie też na przesłuchania z Gdańska do Gliwic w nieogrzewanym samochodzie przy temperaturze minus 25 stopni Celsjusza w blaszanej metalowej budzie na plastikowej ławce. I teraz ważne zastrzeżenie. Przecież to nie jest wina pana Krzysztofa, że otrzymał te blisko 4 miliony złotych. Nie będzie też jego winą, jeśli otrzyma kolejne być może 20. Będzie to wina nieudolności polskiego wymiaru sprawiedliwości, który wsadził człowieka za kraty na 2,5 roku, a dopiero potem nieskutecznie próbował mu cokolwiek udowodnić. Tak zwany ale kim tak wydobywczy naprawdę jest Krzysztof Porowski? Nie ukrywam, że bardzo wciągnęła mnie ta historia i zacząłem kopać głębiej i głębiej. Zastanawiałem się, w jaki sposób doszedł do tak wielkich pieniędzy i czy na pewno jest krystalicznie. czysty. A miałem trochę towarku, gotóweczkę na rozruch. Dzisiaj zestawienie działalności Porowskiego wygląda tak jak na grafice, którą w tym momencie widzicie na ekranie. Ale zanim ta sieć połączeń zrobiła się aż tak gęsta, zanim powstało tyle różnych spółek i spółeczek i zanim wokół niego zaczęło występować tyle różnych osób, to najpierw Krzysztof Porowski był młodym Krzysztofem, który skończył szkołę kolejarską, a zaczynał od usług
Krawieckich. Poznajmy trochę lepiej. Chciał mu się to rysować, nie? A nie jest tak, że on się traktuje trochę jak zabawkę? Nie. Wpada i wychodzi? Poznałeś go i nie. Nie, no przecież go poznałeś, to jest człowiek. Ale to jest pytanie, zajebisty, które zada sobie wielu widzów. No bo oni nie znają go i wiesz, no. Wiesz, jak to brzmi? Ktoś. Aha. Masz mieszkanie, w którym nie mieszkasz z partnerem, on wpada kiedy chce, na chwilę. Ale ja znika. Do niego też. Okej. Okay. Jakby to jest pół na pół. I wiesz, to nie jest tak, że on wpada i wypada. To czasami jest tak, że jak masz chatę. W Warszawie wynajmujesz się studentką i przychodzi się tylko peklować. Stówka, no bo stary. Gdybym chciała takiego partnera, to bym pozwalała na przykład, żeby mój partner płacił za mieszkanie i wtedy, wiesz, byłabym kimś, kim nie chciałabym być. Czyli tak jak 90% dziewczyn w Miami, wiesz, szukają sobie sponsora, który płaci te 15 tysięcy dolarów za zajebisty penthouse, nie, penthouse są droższe, no ale zajebiste mieszkanie w Miami i po prostu sobie wychodzi, a potem pewnie, nie wiem, jeszcze mają kilku innych naraz, więc ja tego nie pochwalam. Dlatego wiesz, no mamy taki model relacji, ja jestem niezależna, on jest niezależny, ale też wspiera mnie i przede wszystkim emocjonalnie, co też jest ważne i wszystko, wiesz, w związku musi współgrać i sfera seksualna i intelektualna, więc wiesz, ja uważam, że... No to ja myślę, kurwa, że jest niedobór w każdym temacie z przeciwległych stron, że on już tak dobrze nie... Tak dobrze nie myślisz, nie? Ludzie tego nie potrafią zrozumieć. Myślą, że jak młoda dziewczyna jest ze starszym, to pewnie dla pieniędzy, ale tak naprawdę po prostu nie rozumieją, że ja nie widzę siebie z młodym chłopakiem. Wiesz co, Karolina, jakby powiedzmy, że wezmę cię na chwilę na poważnie. Jak ludzie mają nie uważać, że jesteś z nim dla pieniędzy, skoro wartością nadrzędną w twoim życiu są pieniądze i to jego pieniądze? Z względu na to, że nie znajdziemy żadnego punktu wspólnego. Ale ta różnica jest bardzo duża jednak. To nie jest to 10 jest lat różnicy. Niecałe 40 to... lat, niecałe, uh-huh. Tak. No, tam 30 i parę. Okay. Więc to jest, no to jest dużo, nie ma co ukrywać. No tak, ale na przykład jeżeli chodzi o różnicę związku mojej babci i dziadka, to było 20 lat, tam 19 dokładnie. Krzysztof Porowski to postać fascynująca, bo jego życie miało więcej zakrętów niż zakopianka. I on o tych zakrętach opowiada, bardzo chętnie opowiada, a ja później weryfikuję. I zazwyczaj się okazuje, że to, co opowiedział, ma jakieś pokrycie w faktach. Czasami coś lekko wyolbrzymi, czasami coś lekko zatai, ale co do zasady nie jest zmyślaczem. To jest facet, który naprawdę dużo przeżył. Pewnie ja inaczej będę interpretował pewne zdarzenia z jego życia, a on będzie je interpretował inaczej, korzystniej dla siebie. Ale to nie jest mitoman. To jest facet bardzo doświadczony. Oczywiście czasami walnie jakiś tekst typu: o, zastanawiałem się, czy panu nie zablokować przyjazdu do USA, bo mam znajomych na najwyższym szczeblu w FBI. Kurwa, a ja w NBA. No i to wiadomo, że może się tylko uśmiechnąć, jak się słyszy coś takiego. Ale co do zasady, jest to facet, który jak mówi, to mówi. Więc ta historia zaprowadzi nas w zakątki, o jakich nam się nie śniło. Kogo tu nie będzie? Tu będzie słynna aferzystka Anastazja P. Będzie Ireneusz Sekuła, ten, który się zabił 3 razy strzelając sobie w brzuch i raz nie trafiając. Słynna sprawa. Będzie pewnie Baksik i Gąsiorowski. Będzie Lech Kaczyński. Będzie Patryk Wega. Będą piłkarze z Orłów Górskiego. Będzie tu masa jeszcze innych osób, bo ten życiorys zasługuje na film, ale nie film Patryka Wegi. Bardziej na film Tomasza Sekielskiego. Pan nagrywa, straszne chwili jesteście. No więc, panie Krzysztofie, Jacku, trochę sobie poczytałem, trochę poszperałem. Mam tego dużo za dużo, ale w największym skrócie, żeby widzowie wiedzieli, o kim mowa. Co przez lata zarzucano Krzysztofowi Porowskiemu? Gdyby zebrać to wszystko do kupy, wyszłaby z tego pękata książka, ale zamiast pisać pękate książki, wystarczy przeczytać artykuł Polityki Figaro tu i tam, taki jest tytuł, sprzed 24 lat. Wprawdzie Krzysztof Porowski z zarzutów się wybronił, ale z takich artykułów, tego i innych, można wyczuć, jaki wokół niego panował wówczas klimat. No więc, artykuł z Polityki. Ale prawda jest taka, że wszyscy, którzy się w tamtych latach dorobili większych bądź mniejszych pieniędzy, no coś tam mają na sumieniu, nie? Nie bez powodu się mówi, że to był dziki kapitalizm i szalone lata 90. A te wszystkie osoby, które się dorobiły w tamtym momencie, a dzisiaj kurwa takich prawych udają, to pewnie też mają dużo na sumieniu, tylko lepiej poukładani byli. Tyki, Figaro tu i tam, a rok 2000. W polskiej prasie głośno jest o powiązaniach Porowskiego z jednym z wiceprezesów Sądu Okręgowego. Od listopada 1990 roku do września 99 Porowski i żona sędziego prowadzili razem spółkę Lux, posiadającą sklep w centrum Katowic. Byli też współwłaścicielami działki w Centrum Mysłowic. Porowski i sędzia są współwłaścicielami działki przy klasie Katowice Warszawa. To oczywiście nie jest jeszcze nic złego, pod warunkiem, że osobiste przyjaźń i wspólne interesy nie przekładają się na pracę zawodową sędziego. To właśnie jest przedmiotem śledztwa. Polityka dowiedziała się nieoficjalnie, że specjalny zespół z resortu sprawiedliwości analizuje akta spraw, w których decyzje podejmował sędzia powiązany interesami żony z Porowskim. We wrześniu bieżącego roku Rzeczpospolita opisała niejasne interesy sosnowieckiego posła WS Marka Kolasińskiego, toczy się śledztwo, który był prezesem kontrolowanej przez Porowskiego firmy Italmarca. Spółka sprzedana została Aleksandrowi Gawronikowi. Według Rzeczpospolitej pożyczki na rozkręcenie działalności miał udzielić... A Gawronik to ten senator,
co tam chyba z Pruszkowem był powiązany? Coś chyba kojarzę. Chyba zarzuty wtedy. Słynny Pershing. Wymieniono nawet sumę 200 tysięcy marek. Bardzo blisko tego interesu kręcił się Ireneusz Sekuła, były poseł Sosnowca, który doskonale znał Porowskiego. Po samobójczej śmierci Sekuły policja ustaliła, że jednym z prawdopodobnych motywów targnięcia się na życie było to, że po śmierci Pershinga pozostali szefowie Pruszkowskiego gangu zażądali natychmiastowego zwrotu pożyczki. Krzysztofa Porowskiego wiąże się także z innymi politykami SLD. Działa w Związku Zagłębiaków, któremu prezesuje Zygmunt Machnik, poseł SLD. Porowskiemu przypisuje się finansowanie kampanii wyborczych SLD. On sam otoczył się w prawie politykami, ale miał też samodzielne ambicje. Oficer ze Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Policji. Już 3 lata temu chcieliśmy postawić pe zarzuty dotyczące wyłudzenia VAT i ZUS, oszustw bankowych, nakłaniania do fałszywych zeznań i wręczania łapówek. Prawie to samo, co teraz ujawniło śledztwo UOP. Nie było tylko wątku korupcji w wymiarze sprawiedliwości. Wtedy jednak wszystko się rozmyło, ale już poza policją. Śledztwo w sprawie wyłudzenia zasiłków ZUS szacuje się, że Porowski i jego współpracownicy wyciągnęli około 5 milionów złotych, prowadziła prokuratura w Sosnowcu. W 2018 zostało umorzone. Prokurator Katarzyna Paluch podjęła tę decyzję, powiedziała SuperEkspresowi, że nie udało się jej udowodnić działań niezgodnych z prawem. W tej sprawie UOP nie odkrył Ameryki, a teraz okazało się, że zebrane dowody wystarczą jednak do przedstawienia zarzutów. Mechanizm wyłudzenia był prosty. Porowski był faktycznie właścicielem 10-12 spółek, które oficjalnie należały do innych osób. Polecał zatrudniać tam podstawione osoby, nazywano je dupkami, które otrzymywały wysokie pensje sięgające nawet 40 tysięcy złotych. Przez kilka miesięcy płacono za nie składki, a potem szły one na długie zwolnienia lekarskie, wyciągając z ZUS 80% wynagrodzenia. Sam Porowski w jednej ze spółek wyznaczył sobie pensję 50 tysięcy złotych i też poszedł na zwolnienie lekarskie. Przebywał na nim blisko 3 lata, wliczono, że wziął 510 tysięcy złotych chorobowego. Prawie wszystkie zwolnienia lekarskie, którym się posługiwał biznesmen, jego współpracownicy, pochodziły od psychiatrów. Pojawiają się 3-4 nazwiska. Z biegiem lat spółka Porowskiego. To dobre. Nastąpiła jakaś dziwna selekcja kadry kierowniczej. Na stanowiskach pozostali tylko pacjenci poradni psychiatrycznych. Ten osobliwy przypadek medyczny także jest badany w śledztwie. Człowieku, czyś ty też zwariował? Przecież ty masz być chory. No, ty jesteś chory. Ciężko chory! Myślę, że to nie on wymyślił ten numer z ZUS-em, bo... A wiecie, że też kiedyś rozkminiałem to, żeby coś takiego odjechać? Chyba jak miałem 17 lat, a nie słyszałem o tym, ale mówię, kurwa ty, zatrudnić się na parę miesięcy za 100 tysięcy miesięcznie, tam zapłacić do tego podatek, a potem, kurwa, być przewlekle chorym. Ludzie często chyba mam uciekali... ciągotki, kurwa. Gangsterskie. Na chorobowe i przed... Czemu nie doszło do skutku? Nie, bo miałem 17 lat. Użali te chorobowe, ale on zrobił to umiejętnie niż inni. I następny interesujący fragment. W 1994 roku Porowski został skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 4 lata za poświadczenie nieprawdy i fałszowanie dokumentów, na podstawie których wziął w bankach kilkadziesiąt milionów dolarów kredytu. O. Jeden z wątków śledztwa... Zaraz. Został skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 4 lata. Za poświadczenie nieprawdy i fałszowanie dokumentów, na podstawie których wziął kilkadziesiąt milionów dolarów kredytów. Jeden z wątków śledztwa dotyczy nielegalnego wywiezienia z kraju kilkunastu milionów dolarów. Poza tą sprawą biznesmen wychodził zwycięsko ze wszystkich zmagań z wymiarem sprawiedliwości. Większość postępowań umorzono. To dziwne, bo jak uważa oficer KWP, policja od lat w otoczeniu Porowskiego miała swoich ludzi. Do współpracy nakłaniano, coś za coś, też prezesa jednej z zależnych spółek, który także korzystał ze szczodrości ZUS. Na wieści o zatrzymaniu Porowskiego w kilku jego spółkach zaczęto palić dokumentację finansową. Nasi oficerowie część dokumentów wyciągali z pieców, mówi major Zbigniew Nowak, rzecznik prasowy UOP w Katowicach. Dlaczego przez tyle lat prawie wszystko Porowskiemu uchodziło na sucho? Czy faktycznie miał nad sobą parasol ochrony stworzony przez polityków i pracowników wymiaru sprawiedliwości? Porowski zatrzymany został w swojej willi w Międzybrodziu pod Żywcem, której wartość szacuje się na 10 milionów dolarów, między innymi z prywatnym zoo, olbrzymimi akwariami. Willa położona jest przepięknie, otoczona podwójnym ogrodzeniem, chroniona przez groźne psy i monitorowana. Prawdziwa twierdza. W momencie zatrzymania Porowski uspokajał najbliższych, że to jakieś nieporozumienie i najdalej za 2 dni wróci do domu. Zemdlał w sądzie rejonowym w Sosnowcu, gdy sąd zdecydował o zastosowaniu aresztu na 3 miesiące. I jeszcze ten fragment. Krzysztof Porowski wiedział, z kim się przyjaźnić i kogo zatrudniać w swoich firmach. Ostatnio jego osobistym kierowcą był były zastępca naczelnika ruchu drogowego sosnowieckiej policji. Nieźle. Wcześniej prawie rok pracował dla niego podinspektor Roman Hula, były komendant główny policji. Pana P poznałem przez znajomego, już po przejściu na policyjną emeryturę, wspomina Hula. Zostałem pełnomocnikiem do spraw nadzoru i kontroli. Nadzorowałem pracowników ochrony jego firmy, ale najważniejszym zadaniem było odzyskiwanie pieniędzy od ponad 50 dealerów samochodów, którzy zalegali z zapłatą za sprzedane auta. Oficerowie policji i UOP mówią, że obserwowali Porowskiego od początku lat 90., kiedy tak nagle rozbłysła jego gwiazda. Wcześniej technik kolejarski przyuczony do zawodu fryzjera, to nieprawda, bo krawca, handlował walutą, zajmował się ulicznym handlem elektroniką, przez polsko-czeską granicę dźwigał torby ze wszystkim, co można było sprzedać po jednej lub drugiej stronie. To była dobra szkoła. Siła pana P tkwiła w tym, że na swoich orbitach miał wszystkich najważniejszych posłów i ludzi z różnych partii, mówi Alojzy Pietrzyk, były poseł Solidarności. Powiązany był i jest ze wszystkimi. Z SLD, AWS, z chłopakami z PSL. A teraz fragment z prasy lokalnej. Zdaniem prokuratury biznesmen przekazał sędziemu jako łapówki 100 tysięcy dolarów, Mercedesa, pieniądze na zakup połowy nieruchomości w Wojkowicach Kościelnych i zyski z hurtowni kontrolowanej przez niego. Łącznie to prawie 1 000 000 zł. W rewanżu nadzorujący prace sądowych komorników Andrzej H. miał dbać o korzystne dla
dla przedsiębiorcy decyzje w toku postępowań. Układ ten działał doskonale przez kilka lat. W tym czasie rozmydlono m.in. sprawę oszustw i fałszerstwa dokumentów. Proces rozpoczął się przed krakowskim sądem rejonowym pod koniec listopada. A teraz cofnijmy się jeszcze dalej, nie o 24 lata, tylko o 30 lat. 30 lat temu Gazeta Wyborcza napisała taki artykuł. Półtora roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata i 50 milionów złotych grzywny wymierzył Sosnowiecki Sąd Rejonowy Krzysztofowi P. za podanie nieprawdziwych danych we wnioskach kredytowych. Na tej podstawie banki pożyczyły mu 47,5 miliarda złotych na stare i 7,5 miliona dolarów. 50 milionów grzywny za to, że wziął 47 miliardów i 7,5 miliona dolarów i wyrok w zawieszeniu. Okay. W czerwcu 1991 roku Krzysztof P. złożył w Sosnowieckim Oddziale Powszechnego Banku Kredytowego S.A. wniosek o 9 miliardów złotych kredytu i otrzymał go, mimo że w dokumentach swojej firmy wykazał straty podobnej wysokości. W tym samym miesiącu dostał jeszcze 7,5 miliarda złotych kredytu z tego samego banku. W październiku 1991 otrzymał trzeci kredyt, 7,5 miliarda złotych. We wniosku wykazał zyski firmy, podczas gdy faktycznie przynosiła ona straty. W grudniu 1991 roku Krzysztof P. otrzymał 20 miliardów złotych kredytu z tego samego banku. Równocześnie warszawska centrala PBK S.A. udzieliła mu dwóch kredytów dewizowych. W marcu 1991 roku 3,5 miliona dolarów, w lipcu tego roku 4 miliony dolarów. W tym samym czasie Bank Gospodarki Żywnościowej w Katowicach udzielił mu 3,5 miliarda złotych długoletniego kredytu inwestycyjnego. We wnioskach o te kredyty firma Krzysztofa P. wykazywała zyski. Postępowanie przygotowawcze wszczęto po porównaniu deklaracji podatkowych Krzysztofa P. złożonych w Urzędzie Skarbowym ze sprawozdaniem finansowym dla BGŻ. Współpracownicy biznesmena otrzymali w zawieszeniu kary Roman D. rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata i 30 milionów złotych grzywny oraz zakaz zajmowania stanowiska głównego księgowego na 2 lata, ale mu zakaz dowalili, i Barbara K. 6 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata i 10 milionów złotych grzywny. Podczas ostatnich wyborów parlamentarnych Krzysztof ubiegał się o fotel senatora RP. Trochę więcej światła rzuca nam na to wszystko artykuł z lokalnej prasy pod tytułem Cisza przed burzą. Nie wytoczono mu jednej zbiorowej sprawy, ale szereg małych za pojedyncze oszustwa, za które nie idzie się do więzienia albo kara orzekana jest w zawieszeniu. Nie było żadnych formalnych przeszkód, aby postawić P zarzuty za całokształt i posadzić go za kratki. Nikt się jednak na to nie zdecydował, mówi osoba zaangażowana w śledztwo. UOP chce udowodnić, że osoby mające wpływ na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości roztoczyły nad Krzysztofem P parasol ochronny. Fakt, że zdecydowano się na aresztowanie i nadano tej akcji wymiar medialnego spektaklu, dowodzi, że prowadzącym śledztwo udało się zgromadzić mocne papiery. A potem się okazało, że wcale się nie udało, bo po jakimś czasie artykuły w gazetach wyglądały inaczej. Już nie był Krzysztof P., tylko Krzysztof Porowski. Więc tutaj cytat. Krzysztof Porowski, sosnowiecki przedsiębiorca, przed 3 laty był bohaterem największej afery korupcyjnej w Polsce. Od zdjęć jego zatrzymania zaczynały się wówczas wszystkie telewizyjne serwisy informacyjne. Dzisiaj, po blisko 2 latach spędzonych w więzieniu, okazuje się, że oskarżenie przeciwko niemu sypie się niczym domek z kart, a kłopoty zaczynają mieć funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa, którzy doprowadzili do jego zatrzymania i osadzenia w areszcie. Teraz po 3 latach wychodzi na jaw, że afera Porowskiego była najprawdopodobniej grą polityczną, mającą na celu skompromitowanie kilku polityków ze szczytu władzy. Udało się dotrzeć do akt śledztwa prowadzonego przez prokuraturę dotyczącą przekraczania uprawnień przez pracowników ówczesnego Urzędu Ochrony Państwa. Lektura niektórych ich fragmentów jest wstrząsająca. Wciąż trzeba pamiętać o tym, zaznaczać to wyraźnie, że z tych zarzutów, które postawiono Krzysztofowi Porowskiemu 20 kilka lat temu, nic nie zostało. On został uniewinniony. Natomiast nie dało to też do myślenia oficerom UOP, którzy się wówczas zajmowali tą sprawą, bo gdy z jednym z nich się spotkaliśmy na południu Polski, to on dalej uważa, że Porowski niewiniątkiem to nigdy nie był. Prowadziliśmy tę sprawę przez kilka lat. Mieliśmy styczność z różnymi osobami związanymi z panem Krzysztofem Porowskim. Mogę go ocenić, tylko to jest moja własna subiektywna ocena, bo nie jestem sądem, nie jestem prokuratorem. Uważam, że po pierwsze oceniając go, to na pewno to muszę powiedzieć, że był postacią nietuzinkową, z tego co sobie przypominam. Na pewno inteligentną. Natomiast wielu przestępców jest inteligentnych, zwłaszcza takich poruszających się w przestrzeni gospodarczej. Najłatwiej to pójść z jakimś kijem, kogoś uderzyć w głowę, dokonać rozboju, ukraść pieniądze, zegarek. Natomiast przestępca gospodarczy z reguły jest inteligentny, ma dobrych doradców, takich to było niewątpliwie w tym przypadku. Ma doradców, którzy zdarza się, że są byłymi funkcjonariuszami, czy byłymi lub nawet niestety aktualnymi pracownikami skarbówki. W ten sposób tworzy się taką czapę. To może nie do końca spełnia definicję mafii, ale zorganizowanej przestępczości i w tej terminologii można się poruszać. No i tak to było w tym przypadku, czyli był niewątpliwie inteligentny. Natomiast moim zdaniem pan Krzysztof żył z popełnienia przestępstw, popełniał wiele przestępstw, balansując na granicy prawa i bezprawia. Popełniał je całkowicie świadomie. Krążyły takie słuchy, że gdzieś tam jest powiązany z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, ale nie wgłębiałem się w to. Było tam widocznie takie poczucie bezkarności. Na pewno był poukładany w skarbówce i w policji. Tam chyba ochroniarzem był zastępca komendanta, chyba to jest do sprawdzenia w aktach. Jak pan zatrudniał u siebie w firmie byłego komendanta czy zastępcę, no to wiadomo, że powiązany jest, no bo idiota tylko może stwierdzić, że nie ma. Dodatkowo na pewno kontakty w skarbówce i to daje jakby taką całkowitą bezkarność. Dom Porowskiego w Międzybrodziu Żywieckim, w którym został zatrzymany, owiany był całkowitą
legendą. On sam opowiadał mi o tym domu i pokazywał mi nagrania z wewnątrz tego domu, mówiąc, że wszystko, co się da, jest tam marki Versace i że kiedyś gościł w tym domu Donatelle Versace, która mu powiedziała: Krzysztof, w tym domu jest więcej Versace niż w domu Versace. I wiecie co? Ja w to wierzę. Na terenie całej posiadłości miało też być spore zoo, co nawet bym być może sprawdził, gdyby nie ten materiał, który właśnie nagrywam, bo dostałem propozycję, żeby sobie tam spędzać czas z rodziną, kiedy tylko miałbym na to ochotę. Podczas jednej z rozmów Porowski wygadał się jednak, że w Stanach mieszka w segmencie. Bliźniaku czy szeregowcu, tak to mniej więcej określił. To mnie bardzo zaskoczyło, no bo jak? Taka chawira w Polsce, a w Stanach tak skromnie, nie żadne wzgórza, nie dojście do linii brzegowej, tylko po prostu segment. Coś mi w tym wszystkim nie pasowało. Poklikałem i wydaje mi się, że znalazłem miejsce, gdzie w Stanach urzęduje pan Krzysztof. Skąd więc taki kontrast? Pan Krzysztof zaczął mi tłumaczyć, że on w sumie to tu rzadko przebywa, że dużo podróżuje, że po co mu jakiś lepszy dom, większy, skoro to mu wystarcza na to, ile czasu spędza w Stanach, ale to tak mnie do końca nie przekonywało. No to mówię, dlaczego pan nie sprzeda tego domu w Międzybrodziu Żywieckim, skoro to taki wypasiony, warty fortunę dom i nie poprawi sobie pan standardu życia tutaj. Ale powiedział, że w zasadzie na ten dom w Polsce to teraz nikogo nie stać, bo on kiedyś już był warty 10 milionów dolarów, teraz to jeszcze więcej, jak kto chciałby mieć taki dom w Międzybrodziu. No i w sumie coś w tym jest. Ale to chyba nie jest prawdziwe wytłumaczenie braku takiej transakcji. No dobrze, ale skoro widzieliśmy, jak w Stanach mieszka pan Krzysztof, to sprawdźmy, jak i gdzie w Stanach mieszka Karolina. Czekoladki, dziękuję bardzo. Bardzo miło, nie spodziewałem się. To idziemy, prowadź. Dobra, także poczekaj, wstaw. No ja przez to, że on na tych przebitkach wydaje się takim zafascynowanym przydupasem Karoliny, a potem wrócił do domu i pojechał, nie? Zajebiście, nie? Kupił jej zaufanie, tam mu się pewnie wygadała z wielu rzeczy, a tutaj... No. Witam, kochani. Z tej strony wasza dolarsowa królowa. Nie chcę się to oglądać. Nie osiedlu, tylko nie... salę kinową i to też można powiedzieć jest luksus, zapraszam. Po co mi mieć willę i samej budować salę kinową, jak w moim czynszu płacę ponad 4000 dolarów. Czynsze tutaj są od 2300 dolarów do maksymalnie 6000. Następnie po sali kinowej, a w ogóle mialiśmy kuchnię, także można zamknąć, jak przychodzą goście, salę kinową, ale też można poprosić, żeby w ogóle zamknęli tą całą część, wtedy zamykają drzwi w ogóle wejściowe od godziny 6 po południu i możesz, tak było raz, wynająć, zatrudnić private chef, prywatnego kucharza. Następnie przejdziemy do strefy, gdzie są już jakby prywatna część, gdzie jest hall i mieszkanie. Także w domu mam strefę, gdzie mogę zaprosić gości, nawet nazywa. W ogóle z tego nie korzystam. Też można sobie usiąść wieczorem, nie wiem, też miło spędzić czas z ludźmi. To może przejdziemy do najlepszej części. Prowadź. Po prostu zwykłe, takie klasyczne... To muszę powiedzieć, po pierwszy raz widzę, żeby budynek był wyposażony w miejsce do mycia psów. No, bardzo w ogóle Amerykanie kochają psy. Mhm. A tutaj zapraszam na basen. No i basen jest wspaniały, jest podgrzewany, jest ogromny, ma różne głębokości. Jak hotel to wygląda, nie? A przede wszystkim... W nocy jest podświetlany, mamy też kilka bilardów, parking, space, na jacht. Jeszcze nie mam jachtu, ale na pewno zainwestuję w pewną firmę, nie będę reklamować, z Gdańska, o której rozmawialiśmy. Polska firma, która produkuje wspaniałe jachty w Stanach. Że... A twoi fani mogą być rozczarowani, że nie masz tu jachtu jednak. No ale będzie, więc wiesz, na razie stoi ten. Z Gdańska przypłynie? Ten często, ten właśnie jest moich znajomych milionerów, którzy non-stop jeżdżą na Bahamy. Ogólnie ten jacht stoi tutaj od dzisiaj, ogólnie moja przestrzeń to jest mój space tutaj. I na pewno w tym roku, bo już mamy 2024, ogarnę jakiś jacht. I wiesz, ja o jachcie marzyłam już, nie wiem, od dwóch lat. Przecież tu jest 50 mieszkań. Niemożliwe, żeby do każdego był space na jacht. No ale to jest dodatkowa opłata zawarta. I dodatkowo płacisz za miejsce na jacht, którego nie masz? To, ale to nie jest duża opłata, 700 dolarów. Moje mieszkanie kosztuje, wiesz, łącznie z opłatą 4 plus rachunki. No to w sumie zamyka się w piątkę z rachunkami. Maintenance, woda, prąd. Po prostu wydaje się to bardzo nieekonomiczne, wynajmować przestrzeń na jacht, nie mając jachtu. Ale to 700 dolarów kosztuje. Rozumiem, wciąż 700 dolarów. No ale na tym zarabiasz. Okay. Mam układziki. Dobra, nie mogę nic mówić. Tak czy inaczej, naprawdę to jest bardzo tanie, zwłaszcza... Ja nie mogę słuchać tak jak i... Zachowaniem. To znaczy, że nie mają dystansu do siebie.
być może nie mają, natomiast zapraszam. Bardzo się to przebija w tej argumentacji stosowanej przez nich, że 21 lat że mieszkają tutaj, mają jakąś tam reputację i nagle ty ośmieszasz w zasadzie w całą Polonię. Tak, tylko że ta Polonia płaci mniej za wynajem, plus mają problemy finansowe, plus są bardzo dwulicowi. Ależ pieniądze, że świadczą. Przede wszystkim świadczą o sukcesie, który boli Polaków. Dlatego mam tylu hejterów. Okay. Ja zapraszam na siłownię, twoja ulubiona część. Aha, czyli ja cię nie lubię, bo ci zazdroszczę. Pewnie było wiesz, sfilmować widok na cały Fort Lauderdale. Uważam, że ta siłownia naprawdę ma wysoki poziom też ze względu na to, że nawet jak ludzie w Miami aktualnie mieszkają i płacą, nie wiem, 20 tysięcy, żeby mieć właśnie siłownię w domu, widok na Miami, bo takie są ceny za sam widok. Sam widok, im lepszy widok na przykład na budynki downtown, albo na wodę, albo na basen, to tym wyższy jest rent. Płacisz stricte nie tylko za pomieszczenia, ale za widok. Ja chcę pożyć, ja chcę chodzić do knajp, ja chcę wydawać na swoje przyjemności, a nie wydawać 15-20 tysięcy. To jest za dużo. Jesteś utracjuszką? Jak? Utracjuszką jesteś? Co to znaczy? Dziewczyna, która rozwala pieniądze, nie patrząc na... No właśnie nie. Właśnie nie, ludziom właśnie. Się tak wydaje, ale ja bym nie dała 15 tysięcy za mieszkanie. Jakby wiesz, no to jest za dużo w Stanach. Karolina do mieszkania nas nie wpuściła, bo powiedziała, że ma straszny bałagan. Wysłała mi zdjęcie, że tam wszędzie stoją pudła, których jeszcze nie rozpakowała, bo się wprowadziła do tego mieszkania dwa dni wcześniej. No i mebli w ogóle jeszcze nie ma. I rzeczywiście ona się wprowadziła kilka dni wcześniej do tego mieszkania, ale przeprowadzka nie była daleka, bo wcześniej mieszkała na tym samym osiedlu. Jedna uwaga, moim zdaniem hitem jest to, że ma tam 100 metrów, moim zdaniem o 75, wedle mojej wiedzy. I kitem jest ta cena najmu, moim zdaniem jest znacznie niższa i wynosi około 2,5 tysiąca dolarów. No i oczywiście nie będę już komentował tego miejsca postojowego dla jachtów, bo to jest czysty kit i to chyba nie muszę tego nikomu tłumaczyć. Ale poza tym to Karolina mieszka w bardzo ładnym miejscu, w fajnej okolicy i na pewno nie ma się czego wstydzić. Mało tego, możemy Karolinie pogratulować. Jego znajomych, krewnych, jego spółek splątano taki supeł wzajemnych powiązań, że trudno się naprawdę w tym wszystkim połapać. Natrafiłem na 26 ksiąg wieczystych powiązanych z naszym bohaterem, ale co się w nich dzieje? W 2012 roku w katowickiej Gazecie Wyborczej mogliśmy przeczytać. Krzysztof P., biznesmen z Sosnowca, ustanowił na swoje córki alimenty w wysokości 90 tysięcy złotych miesięcznie i ich nie płacił. Jego wierzyciele nie mogą odzyskać pieniędzy, bo zaległe alimenty mają pierwszeństwo podczas egzekucji, a z dokumentów wynika, że wynoszą one już ponad 11 milionów złotych. Krzysztof P. jest najbardziej znanym biznesmenem z Zagłębia, jeździ Aston Martinem, prawdopodobnie jedynym modelem w naszym regionie. Gazeta ustaliła, że kilka lat temu notarianie ustanowiły alimenty na swoje trzy córki. Do zakończenia edukacji 23-letnia Anna ma dostawać od niego 20 tysięcy złotych, 19-letnia Ashley 30, a 15-letnia Kelly 40 tysięcy złotych miesięcznie. We wrześniu najstarsza córka ma wyjechać do szkoły w Monte Carlo, wynajęła tam już mieszkanie, dostała w prezencie Porsche Cayenne. Pozostałe dziewczyny uczą się w Polsce. 11 milionów wtedy, ale dzisiaj mówimy już o znacznie większych sumach. W księgach wieczystych znajdują się już kwoty znacznie wyższe. W jednej z nich, numer tutaj się wyświetli na ekranie, wpisano następujące roszczenia. Anna Porowska 16,5 miliona złotych, Ashley Porowski 11 milionów złotych, Kelly Porowski 21 milionów złotych. Tyle zalega pan Krzysztof swoim córkom. Ale to nie dlatego, że jest złym tatą. Wręcz przeciwnie. Dzisiaj w teorii współwłaścicielem tego domu jest pan Olma, rodzina pana Olmów, więc pojechaliśmy. Pojechaliśmy w tamte okolice porozmawiać z ludźmi, co wiedzą o Porowskim, jak im się tam mieszka w jego otoczeniu, no i spotkać się z samym Olmą. A nie wie pani, co on w życiu robi, czym się zajmuje tak na co dzień? Nie, nie zupełnie. Wiem, to jest człowiek tajemnica. Wiem, że on gdzieś mieszka tak w lesie głęboko, ale więcej informacji nie wiem. Swego czasu, jak zakładał tą posiadłość, no to pomowa się u niego pracowała. A za jakiego człowieka on w ogóle jest tutaj uważany? Co się o nim mówi? Nic się nie mówi, także... Jedyne, co słyszałem, to tam właśnie za 45 lat temu wykupywał działki z walizką z dolarami. Szukamy posiadłości pana Porowskiego, wie pani może? Taka duża posiadłość na wzgórzu. Wie pani, gdzie ona jest? Jest tu gdzieś w pobliżu? Tak, was nakieruję i pojedziecie, a potem się już zorientujcie same. Kim tu się rozmawia, to mówią, że on bez przerwy w Stanach siedzi. On jak tu przyjedzie, to on nie wychodzi, żeby se chodził tu po Wybrodziu. Tylko jak przejedzie, to przejedzie samochodem i my nie mamy kontaktu w ogóle. W ogóle? A widujecie go w ogóle tutaj w okolicy? Samochodem. Jak samochodem jedzie samochodem. I tyle. Poroi. Właśnie słyszałyśmy, że tam jakieś podobno minizo, tak? Jest? Tak, to tam jest wyżej w górze, nie? I to jest jego prywatne minizo. Tak, prywatne, wszystko zakupione.
Siemano. Możemy pokazać zdjęcie. No to siema. Pewnie. Może w ten sposób. Co, płacze? Tutaj. Proszę. Może pan kojarzy? Mnie to dziwi, bo jak już wiedzą, gdzie jest ta chata, czemu oni dronem nad tą chatą nie przelecieli? Zamiast chodzić i po wiosce pytać. Idę na razie, do widzenia. A nie chce pan jeszcze z nami chwilę porozmawiać? I żeby to wybrzmiało, jeśli dzisiaj ktokolwiek chciałby ściągnąć jakąś należność od pana Krzysztofa, na przykład polskie państwo z jakiegoś powodu chciałby ściągnąć jakąś należność od niego, to nie jest to możliwe. Nie jest to możliwe, ponieważ wpierw musiałby być zaspokojone alimentacyjne potrzeby to fajnie, jego córek, które wynoszą kilkadziesiąt milionów złotych. Cokolwiek mu się zabierze i zlicytuje, to w pierwszej kolejności trafi do nich. Nie twierdzę, że jest co licytować i że miałby być ku temu powód, ale cała ta konstrukcja prawna ewidentnie go zabezpiecza przed taką sytuacją. To, że nie ma żadnej wojny między Krzysztofem Porowskim a jego córkami, jest dla mnie oczywiste. Zresztą one wystąpiły w filmach Patryka Wegi, Botox oraz Kobiety Mafii. Wystąpiły całkowicie epizodycznie, nie do zauważenia, ale wystąpiły, bo pan Krzysztof jest kumplem Patryka Wegi, podobnie jak jeszcze jeden pan, który się zaraz pojawi w tym filmiku. Tworzą razem dość uroczy trójkąt. Zanim jednak poznamy tego kolejnego pana, który jest bohaterem naszej historii, pojedźmy razem z Karoliną do salonu Rolls-Royce. Pojedźmy dlatego, że pan Krzysztof sam uznał, że udowodni nam, że zamówił najnowszy model Rolls-Royce'a, Spectre, i że wkrótce będzie go odbierał. Czuję się dolarsowo oczywiście. Ja jestem fanką drogich rzeczy oczywiście, drogich aut, więc jak mam taką możliwość, to dlaczego nie wszyscy mnie tu znają? Także Rolls-Royce'a już swojego mam. Może pora na Bentley'a, ale zbyt biednie. Dlatego pora na drugiego Rolls'a, Spectre, elektryka. Wchodzimy na wyższy poziom, czasy się zmieniają, więc warto inwestować w elektryki obecnie, myślę. Inwestować. Kolor jest słaby. Taki ni złoty, ni szary. Caroline, to na co dziś? Bo to ni złoty, ni szary, bo to jest beżowy, ogólnie, nie? Nie. Dzisiaj wydasz swoje dolarsy, których jak wiadomo masz nieprzebraną ilość. Ogólnie jeżeli chodzi o auta, to jest dosyć skomplikowany proces, bo trzeba złożyć zamówienie, potem wpłacić depozyt i czeka się, wiadomo, parę miesięcy, nawet rok, dwa, zależy jak na jak bardzo special order. Także no wszystkie moje auta są dolarsowe, ale czekamy na Spectre. Tak, powiedz mi, który model by ci najbardziej teraz pasował z tych, co tu są? No, mój, który stoi zaparkowany oczywiście przed showroomem, ale wiadomo, powiedz... Ale na który byś nalepiła swoją twarz, żeby nie było wstydu? A czemu moją twarz, a nie psa? Może być pies, ja już mam... Ale może psa z tyłu, przy tylnych drzwiach. A ten pies nie jest kurwiony, że ona go tak trzyma? Chyba kręgosłup po p***a dostaje, nie? Teraz pies, to jest właśnie bardzo sławny, 50 tysięcy follow, słuchaj. Tak? Jak na psy w Miami, to jest dosyć sporo, bo ludzie tutaj są tacy obses na punkcie swoich zwierząt, a nie lubią obserwować, wiesz, innych czworonogów. Mhm. Oh my god, crazy. Tak, jesteś ładny. No właśnie, tak, wiesz co, cały czas patrzysz na to auto, tak, i myślę, że... Tak, bo kolor ma ciekawy. Tak, myślę, że powinieneś sobie zamówić. Ale jak mówisz, że dwa lata się czeka, to ja nie jestem, ja nie mam tyle cierpliwości, wiesz? Masz rację. To jest dla cierpliwych. Luksus jest dla cierpliwych. Tak, odkupię od kogoś, kto odbiera jutro, wiesz, coś takiego. Tak, zrobię, ale też polecam odkupić oczywiście. To jest bardzo szybkie, sprawne parę dni i już jest twoje. No to ile trzeba tam nadpłacić? Pewnie z 200 tysięcy dolarów i od razu mamy, nie? Zależy od modelu, tak, zależy od modelu. Lambo też jest splany. Wiesz, mi się wydaje, że niewygodnie dla ciebie. No ale na przykład nasze Ferrari jest bardzo niewygodne i wręcz wszystkim mówię, że nie lubię jeździć naszą Italią, bo po prostu jest zbyt twardo, ale wiesz, Ferrari to Ferrari, jednak nawet... No większość ludzi nie zna się tak dokładnie na modelach, więc jak słyszą samo Ferrari, to już jest status. Na przykład myślę, że każdy mężczyzna powinien mieć Ferrari, ponieważ to wyznacza status, a każda kobieta, która jest w związku z bogatym mężczyzną albo sama jest self-made, to powinna mieć na przykład Rolls-Royce'a. A przed którymi urodzinami wypada mieć Ferrari, żeby nie było obciachu? Że przed urodziną? No, w jakim wieku musi być facet? Ile dajesz mu czasu, żeby zdążył się dorobić tego Ferrari? Do 60. Do 60. A to jeszcze mam. 19 lat. Tak. Więc spoko. Super. No ale Krzysztof, no też nie p***o, nie? Jakbyś chciał kupić Ferrari, to byś jutro pojechał do Ferrari Warszawa i sobie kupił. No nie zgrywaj skromnego, nie? Biedny nie jesteś. To powinienem się wyrobić na ludzie. Bałem się, że będę nie męski. Nie, no jak w twoim wypadku akurat męskością jest inteligencja. Okej, okay, dziękuję bardzo. A kabriolet Royce nie pasowałby ci? Nie, zepsułby mi fryzurę. Także ja układam włosy codziennie minimum pół godziny, godzinę. Mhm. Czasami mam pomoc, czasami nie, jak się spieszę. Nie chcę mi się z nikim rozmawiać. Rano jestem wkurzona przed pierwszą kawą, więc nie lubię fryzjerek, za bardzo makijażystek w Stanach. W Polsce to
jest super, bo wiadomo, mogę sobie pogwiazdożyć, wczuć, że mam full service przed eventami i wczuć się w rolę. A w Stanach, wiesz, na luzie po prostu. W większości chodzę bez makijażu codziennie, chodzę w piżamie i wsiadam do Rollsa i wiesz, mam to gdzieś. Ale mimo wszystko kabriolety takie jak ten, dla dziewczyn, które nie dbają o swoją fryzurę. Tak, muszą mieć krótkie włosy. Tak. Teraz idziemy jak modelki wśród dolarsów. Pokręć bioderkami, nauczę cię jak być modelką. Bardziej idź po linii prostej, machaj tymi bioderkami. A może znajdziesz latynowskiego miliardera. A miliarderek nie ma? O kurczę, nie pomyślałam o tym. Muszą jakieś być. Coś musi być, kurczę. A jakieś takie chod, które odziedziczyły trochę dolarsów. Ale problem polega na tym, że w przypadku kobiet... To jest kobiet. Nudne po prostu, ona jest nudna. I tu na scenie pojawia się nowy bohater, pan Radosław. Pan Radosław twierdzi... Ja pierdolę, pan Radosław, kurwa, w Rollsie z gangiem Elbani. O, ja pierdolę. No, tak zwany bogaty wieśniak się tu wydarzył. O kurwa, o ja pierdolę, o kurwa. Że miał w swoim życiu, no nie równocześnie, ale jednak 20 Rolls-Royce'ów. No i pojawiły się informacje, że ten Rolls-Royce, którym jeździ Karolina, to tak naprawdę nie należy do Karoliny, tylko do pana Radka, więc on się wkurzył i przyszedł do mnie i pokazał mi na telefonie, że za kilka dni jest umówiony w urzędzie, żeby przerejestrować auto z siebie na Karolinę i mówił, że to już nie jest jego, to jest Karoliny i proszę jej w to całkowicie wierzyć. A poza tym chciał nam pokazać, że jest nasz szefa sprzedaży w Rolls-Royce'ie, no ale nam nie pokazał, bo jak poszliśmy, to akurat ten pan był na urlopie i okazało się, że nikogo on tam nie zna. Pan Radek, podobnie jak pan Krzysztof, też mnie zaintrygował i też zacząłem klikać. No i się okazało, że kilka lat wcześniej, zresztą to akurat mi opowiedział, powiem szczerze, to mi opowiedział, był współautorem książki o Tomaszu Adamku, książki obrazoburczej, książki, która została szybko wycofana ze sprzedaży, bo zarzucono w niej niegodziwości panu Tomaszowi, naszemu wielkiemu bokserowi. Niegodziwości polegające na tym, że miałby się między innymi szprycować. Pan Tomasz Adamek tak o tym mówił, zapytał go dziennikarz. Autorem książki jest Radosław Konder, pana były współpracownik. Ma powody do zemsty? To nie był mój współpracownik! Poznałem go przez Andrzeja Gmitruka, ale nigdy nie mieliśmy podpisanej żadnej umowy. Konder mówił, że był przyjacielem Andrzeja Gołoty, że 20 lat zna Zigiego Rogalskiego. Pojechaliśmy do Stanów i okazało się, że Zigi widzi go na oczy po raz pierwszy. A ponieważ sprawiał dobre wrażenie, to znalazł się przy mnie w ringu. Był jednym z ludzi, którzy między linami celebrowali moje sukcesy. Spełniłem jego marzenie, stanął w świetle kamer i tyle. Przed drugą walką z Polem Brixem powiedziałem mu już, że więcej ze mną do ringu nie wejdzie. Może za to się teraz mści. I pytanie dziennikarza. Czego chce pan Konder? Wysunął żądania finansowe w wysokości 973 600 dolarów i 574 500 zł, będące rzekomo moimi zobowiązaniami wobec czterech osób. Nie mam pojęcia, co to miałoby być i skąd wziął takie kwoty. Uważam, że jest to próba wyłudzenia nienależnego świadczenia. Mam 90 godzin nagrań bezpośrednich, pośrednich, w których głównie wszystkie nagrania są takie, w których brałem udział. Nagrania te sporządziłem na skutek tego, że już wiedzieliśmy właściwie, że Tomek Adamek próbuje pozbyć się mnie, pozbyć się przyjaciół, którzy mu pomogli. Więc panowie się dzisiaj nie kochają. Książka została wycofana, nie można o niej mówić, nie można mówić, co w niej jest napisane. Przepraszam, że powiedziałem. Nie biorę za to żadnej odpowiedzialności. No ale klikałem sobie dalej, bo 20 Rolls-Royce'ów, wow, to jest naprawdę dużo, zwłaszcza gdy się wyklika, że w 2016 roku firma pana Radka International Perfect Trading Corporation ogłosiła bankructwo. Wiele komentarzy o tej firmie można znaleźć w internecie, ale niech przemówi film. W siedzibie Polsport Driving School ponad 30 osób domagało się w sobotę zwrotu poniesionych kosztów. To jest na siedziba firmy. To kurwa wygląda trochę jak składzik na piłki w szkole podstawowej numer 36 w Wałbrzychu. Oraz ukarania sprawcy rzekomego oszustwa, którego, jak mówi organizatorka spotkania Aleksandra Kaczmarek, miała się dopuścić firma International Perfect Trading Company z siedzibą w Summit. Jest to firma, która tak naprawdę wysyła mienie przesiedleńcze, wysyła kontenery, wysyła paczki do Polski i oszukuje wszystkich Polaków, obywateli i są narażone te osoby na dodatkowe koszty, które kompletnie nie powinny być po ich stronie, ponieważ schemat jest bardzo prosty. Radosław Konder, który jest właścicielem firmy International Perfect Trading, przyjmując od państwa mienie do wysyłki, nie opłaca za fracht armatorom po prostu kosztów. W związku z powyższym generowane są w Gdyni w firmie Cargo Prestige, która współpracuje ściśle jako agencja celna tylko i wyłącznie firmy IPT i tam są generowane i naliczane nam, obywatelom poszkodowanym, bardzo wysokie koszty. W spotkaniu udział wzięły osoby, które za pośrednictwem International Perfect Trading Company do Polski wysyłały nie tylko paczki, ale i samochody oraz mienie przesiedleńcze. Wysłałam mienie i odebrałam, miało być
Święta, bo rodzice mieli 50-lecie ślubu. Nie doszło na święta. Dzwoniłam, interweniowałam, nie doszło. Doszło w dzień pogrzebu mojego taty. 17 marca w tym roku. Tak się wszystko poskładało źle. No ale dobra, no jakby co ma wspólnego to, że paczka doszła w dzień, kiedy ci tata umarł. No jakby no jest mi przykro, nie? Wszystko zapłaciłam, bo miałam tutaj $700 płaciłam, miałam tylko 4 stopy, ale pod warunkiem, że zapłacę, dostanę te rzeczy. A, bo to prezent dla ojca był. No dobra, no ale to też nie możesz powiedzieć, że ten pan specjalnie poczekał, aż jej tata umrze, no wiesz. W marcu, tak, zapłaciłam jeszcze w Polsce następne $500 i to doszło. Teraz minęło 9 miesięcy, dostałam następny rachunek w Polsce, że jeszcze 2200 mam. Tyle, ile nerwów mi to zjadło i zdrowia i tatowi też, to tak się to pokończyło. Dwa samochody w zeszłym roku wysłałem w październiku, dwa jeepy do Polski. Po miesiącu pojechałem też do Polski, żeby osobiście odebrać te samochody i się okazało, że samochody dotarły, ale nie mogę odebrać, ponieważ przesyłka, kontenery nie zostały opłacone przez firmę Trading Corporation. Więc zadzwoniłem do żony tutaj do Chicago, żeby żona sprawdziła, jak to się stało, że nie są płacone kontenery, więc żona sprawdziła i się okazało, że jeżeli my zapłacimy... To co, to on wysłał kurwa samochody za pobraniem tym ludziom? Ekstra za te kontenery, wtedy nam zwolnią w Gdyni, że będę mógł odebrać. Ta cała procedura trwa 2 miesiące i przez ten czas zostały naliczane koszty za storage. W Gdyni po 2 tygodniach liczą storage 80 euro za dzień. Trochę jest to dziwne, że w Polsce liczą nam w euro, jeżeli w Polsce mamy polską walutę. Więc za 2 kontenery żona zapłaciła $5000. I koszty, które poniosłem w Gdyni, to było 6 tysięcy złotych. Koszty naliczone za storage. Nieprzesiedleńcze meble wysyłaliśmy, wynajęliśmy pół kontenera. Musieliśmy zapłacić dodatkowo też takim ekspresowym tempie 3080 zł. W opłakanym stanie meble antyczne, poobdzierane. Tak, że no wie pan, no po prostu płakać się chciało. Powinien z kryminału nie wyjść już. Zacząłem klikać dalej, sprawdziłem, gdzie mieszka pan Radek. Wyklikałem, że w 2019 roku kupił bardzo ładny dom za $730 000. I jest to o tyle interesujące, że dokładnie pod tym samym adresem zarejestrowana została firma And One Corp, a tam Emil Stępień, były mąż Dody i współproducent filmu Dziewczyny z Dubaju. Przypomnijmy, że ten pan nazywa się teraz już Emil S., a nie tak jak poprzednio, bo ukradziono mu kilka liter z nazwiska, ponieważ postawiono mu 95 zarzutów. Między innymi przywłaszczenia mienia o wartości 8,5 miliona złotych. No i od roku przebywa w areszcie tymczasowym. Ale akurat Konder ma wielkie szczęście, że swoje pieniądze odzyskał, o czym świadczy tekst z Pulsu Biznesu. Wspomniana w tekście firma Phoenix Production zajmowała się międzynarodową dystrybucją filmów Patryka Wegi. A sam Wega po Warszawie poruszał się cudownym Lamborghini, ale mu je zabrali, bo zapomniał zapłacić cła 700 tysięcy złotych. No i pan Radek mi powiedział, że to było jego Lamborghini, a nie Wegi. I to Lamborghini zostało w Polsce zlicytowane. No dobrze, ale po co w tej historii jest w ogóle Patryk Wega? Otóż odpowiadam. Wega jest jedną z pierwszych osób nagrodzonych statuetką osobistości podczas pierwszej gali zorganizowanej przez Elite Club Monaco Warsaw. Jak sam twierdzi przed kamerą... Elite Club Monaco Warsaw? No to Monaco czy Warsaw? Ale zaprosił go dobry przyjaciel z... Jakbym zorganizował Mister Polska Award Barcelona Londyn. Pół to, pół tamto. Stanu. I w ten sposób dochodzimy do... Wega kręci klocki i je sprzedaje do kin i jeździ Lambo jakim... Ja widziałem wiele filmów Patryka Wegi. Jak mnie traktuje jako jakąś poważną kinematografię, tak dla beki se zobaczę. Miłość, seks i pandemia to już przesadził. I botox też przesada. Pitbulle, kobiety mafii, no to jeszcze się da oglądać. Ale cała ta reszta to... Tragedia. Tego, jak Krzysztof Porowski poznał Karolinę Derpieńską. Otóż Elite Club Monaco, gdzie za wszystkie, no może nie za wszystkie, za większość sznurków pociąga pan Krzysztof, zorganizował wybory Elite, Miss Elite 2020. I tam drugą wicemiss została Karolina Derpieńska. Została drugą wicemiss i w nagrodę, jakie to piękne, jakie to romantyczne, jakie to wspaniałe, jakie to cudowne, jakie to słodkie, wygrała tygodniowy wyjazd do Miami. I to był ten moment, który zmienił jej życie, życie pana Krzysztofa oraz polski show biznes. Drugą wicemiss Elite 2020 zostaje kandydatka z numerem 3, Karolina Derpieńska. Brawo Karolina! Zapraszamy na scenę Krzysztofa Porowskiego oraz Daniela Barona von Lis.
otrzymuje szarfę, koronę przechodnią, pobyt tygodniowy w USA, voucher do wykorzystania w butiku Nina Basco, markowe okulary dobrane przez stylistę Radosława Wiktorowicza z salonu optycznego Ghost Eye, Kelly Porowski, a także Daniela Baron von Lisson. Ogólnie każda ta laska, co bierze udział w Miss Chujeczego, dla mnie to są idiotki, nie? Ja nie rozumiem w ogóle, po co to istnieje. Oni chociaż się ruchają tam, czy coś? Ja tylko dodam, że Karolina miała wówczas 17 lat, 5 miesięcy i 4 dni, a pan Krzysztof miał 57 lat, 10 miesięcy i 8 dni. Czy to nie jest... Nie. Panie Krzysztofie, ja tu mam taki mały apel, nie zazdrość. No, może akurat wywęszył sobie tam młodą cianą ciekę? Tylko tyle powiem. Trochę creepy, trochę, troszeczkę. Chłopie, jak będziesz miał 57 lat, to też będziesz chciał być takim starym perwolem, który, wiesz, w Miami Beach zrobi z jakiejś wybić. No a ten Elite Club to jest w ogóle jeszcze lepsza historia. Bo potem już mamy parę. Karolina i Krzysztof. Krzysztof i Karolina bardzo się ze sobą lubią. Może się nawet kochają, kto wie. I chodzą razem na różne bankiety, przyjęcia. I czasami pan Krzysztof jest ubrany w sposób niestandardowy. Otóż to, co widzicie, to jest strój rycerza Wielkiego Krzyża zakonu świętego Stanisława. Istnieje kilka konkurujących ze sobą zakonów świętego Stanisława. Każdy z nich chce w jakiś sposób być spadkobiercą duchowym pierwotnego zakonu, założonego podobno przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1765 roku, czyli zanim król w 1777 został przyjęty do masonerii i obiecywał posłuszeństwo wielkiemu mistrzowi loży szkockiej. Ale w toku historycznych wydarzeń ciągłość tego zakonu została zaburzona, podzielił się na kilka odłamów, a pan Krzysztof należy do ugrupowania, które nazwać należy Ordo Sancti Stanislai, oddział w Monako. No i to jest w ogóle kontrowersyjna organizacja, bo ma kontrowersyjnych członków, w szczególności wielkiego mistrza Jana Zygmunta Potockiego. I teraz widzicie zdjęcie, on jest na środku, a pan Porowski jest z lewej strony. A ten pan Potocki w środku twierdzi, że jest prawdziwym prezydentem Polski i sprzedaje przez internet alternatywne dowody osobiste, tablice rejestracyjne oraz prawo jazdy. Ale sam Porowski trochę odbił od tego polskiego oddziału, woli ten w Monako, tam sobie wszystko układa po swojemu, między innymi w sobie wszyscy wzajemnie rozdają nagrody. No i ja to właśnie nagrodzą Porowskiego, albo nagrodzą jego córkę, albo nagrodzą Patryka Wege, no albo właśnie będzie konkurs zorganizowany, gdzie Karolina Derpieńska zostanie drugą wicemis. W całym internecie, to znaczy na całym YouTubie, ostał się tylko jeden wywiad, na którym widać pana Porowskiego. Być może nie został skasowany dlatego, bo nazwany został tam Borowskim. No i on właśnie opowiada o Elite Club Monako. Klub Monako zrzesza jak gdyby osoby przede wszystkim ze świata biznesu, ze świata polityki, można powiedzieć. Ludzi, którzy chcą pomagać innym. To jest to, którzy mają duże środki finansowe, chcą pomóc i z tymi środkami swoimi finansowymi chcą się podzielić. Więc jak chcieliście jakichś spisków o masonerii, to je macie. Macie ode mnie spiski o masonerii, macie dziwne układy, bale przebierańców. To wszystko w tej historii też jest. W dużej mierze w tym filmie weryfikuje otoczenie Karoliny, a nie ją samą, bo to otoczenie jest ważne, otoczenie jest nietypowe, dziwaczne, to otoczenie ją napędza finansowo i nie tylko. Bo gdybym miał zacząć weryfikować samą Karolinę, to co miałbym niby weryfikować? Te fejkowe okładki, lipne konkursy, lipne pokazy, to, że nie jest w ogóle znana w Stanach, przecież to wszyscy zdrowi na umyśle ludzie wiedzą. Zresztą sama Karolina nam powiedziała, że jak starczy czasu, to no nie starczyło, ale jeśli starczy czasu, to pokaże nam za ile i jak kupuje się okładki w zagranicznych pismach, jakichś tam bułgarskich czy innych. To wszystko nie ma żadnego znaczenia. Nie ma znaczenia też ten jej Instagram, który dynamicznie rośnie. Już nie wiem, ile on ma aktualnie milionów, 8 czy 9 czy 10 czy 28. Przecież też wiadomo, że w dużej mierze jest on po prostu kupiony. Także tak wygląda mój Dollar Royce. Jakoś się pomieścimy, to jest dwudrzwiowy. Ile kosztuje 8 milionów followersów? Wiesz co, to trzeba zapytać się tych Polek, które pytałeś o mnie, które wypowiadają się o mnie negatywnie. One są ekspertami. Tak. Nie ja. Nie pamiętasz cennika? Oh my god, a myślałam, że się przyjaźnimy. Nie, ja nie kupiłam żadnych follow, ja pierdzielę. Teraz wiesz, już nie wiem, czy mam cię wziąć na tą przyjaźdźkę, czy nie. Powiem ci szczerze, że gdybym kupiła follow, to ciebie by tu nie było. Tak? Bo byłabym nieinteresującą osobą łatwą do rozgryzienia, a tak po prostu porywam tłum, bez żadnych social mediów, po prostu swoją osobą. Dzisiaj trochę, kurczę, jestem jakimś flakiem, ale nie ma to znaczenia dla widzów, bo najważniejsze, żebym była w kadrze, i tak to będą oglądać. Dobrze, jedziemy. Kurczę, siedzimy. Co to kurwa
za antyk. Sobie w Rolls-Royce, jedziemy na plażę, nawet nie pamiętam jaki jest dzień tygodnia, mam te moje 21 wiosen, czego chcieć więcej? Ja już uważam siebie za wygraną, wiesz? Dokończę to pytanie, które gdzieś tam zawisło w powietrzu. Powiedziałem, że czytasz komentarze na swój temat. Na pewno pod filmem, który nagrywamy, będzie wiele komentarzy. Przeczytam. Co to za model, z którego przeczytasz roku? Straszna bieda w środku. Na bank pojawi się komentarz, no, że jesteś utrzymanką. Ale takie komentarze już codziennie piszą ludzie na pudelkach i mamy to w dupie. A gdybyśmy nie mieli tego w dupie, to jakbyśmy mieli zbić ten argument? No wiesz, myślałam, że ludzie sami jakby zobaczą, że osoby na przykład, które mnie atakują, jakby nie mają żadnego hobby, pracy, dochodu i nic nie robią, tylko całe dnie, wiesz, siedzą w domu i czepiają się młodej dziewczyny, a ja pokazuję, że ja mam 100 hobby, 100 zainteresowań, jak non-stop jakieś, wiesz, podróże, działania, projekty i wiesz, ja nie siedzę w miejscu, non-stop coś robię i nawet sam fakt, że jestem osobą pracowitą, chyba pokazuje, że nie jestem kluską domową, która czeka na spłatę karty kredytowej. Mhm. Salto z 2019 roku, tak wyglądałem okropnie na Nowoczesnym Środku, jak mam blusianka, mojego dziadka. Będzie coś takiego, tak? Łania 200. Nie powiem, że to jest tani samochód. No ale to też nie jest milion euro, nie? Ja nie wiem, albo tym Wrightem, albo może to Phantom był. Siedziałem w takim Rollsie, jechałem nim kawałek. No a tym, a Casino stary. A to BMW robi, nie? Rollsy. No to jest no nie wiem. Nie rozumiem, to ja bym nie chciał. Wciąż jednak chyba musisz się postarać bardziej, żeby wytłumaczyć ludziom, dlaczego nie mieliby cię traktować jako utrzymanki. No ale ja, no może Ferrari. Ty pomożesz. Bo często to podkreślasz, że ty tak, taka nie jesteś, że inne dziewczyny mają sponsorów, tak, u ciebie to tak nie wygląda. Natomiast szczerze mówiąc, do końca nie wiem, dlaczego miałbym uważać, że u ciebie tak to nie wygląda. O, no ale wiesz, że nie wygląda, no to pomóż, żeby w końcu ludzie... Ale nie wiem tego. No ale przecież... Chyba porozmawialiśmy wcześniej, no, i tak, zobaczyłeś sytuację. No. Tak, no natomiast wciąż jest to związek kobiety i mężczyzny, gdzie mężczyzna ma dużo pieniędzy. Mężczyzna ma dużo pieniędzy. Dlatego kobieta jesteśmy nie, fenomenem, jest duża różnica dlatego wieku. Tu jesteś dokładnie. No. Dlatego o to pytam, bo ty sama często mówisz o innych osobach, że mają sponsorów. No bo tak jest. Tak. No więc o tobie też tak będę głupia jak chuj, nie? No bo odbijają piłeczkę, to tak jak jedna osoba powiedziała, że o, najlepszą jakby reakcją jest atak, tak? Że wiesz, kobiety myślą, że atakiem wszystko zdziałają, a tak właśnie nie jest, bo dają świadectwo o sobie. Ale wiesz, no też nie każda osoba ma wysokie IQ i też rozwiniętą empatię w sobie. Więc wiesz, osoby, które są inteligentne i mają swoje jakby wyczucie, to potrafią zobaczyć, wiesz, wyczuć jak jest, polubić, wykazać się, wiesz, pozytywną energią, no a inne osoby, no to, wiesz, jak po prostu nawet nie wgłębiają się, jak wygląda moja relacja z partnerem, jakie są finanse, jak jest, tylko po prostu jak widzą dużą różnicę wieku, to jest pierwszy element, dwa, drogie rzeczy, trzy, torebki, auta, trzy, jakieś podróże i sukcesy zawodowe, jakieś czerwone dywany, jakieś eventy, jakieś pokazy. Wiesz, jak widzą te trzy elementy, to po prostu im się nóż w kieszeni otwiera i nawet nie wnikają, tylko po prostu już piszą, co za tutka, co za prostytutka, co za idiotka. Wiesz, o co chodzi? No tak wygląda, taka jest mentalność. To tak jak Kargul i Pawlak, jak jednej osobie się, wiesz, powiedzie, to nagle sąsiad ma ból tyłka. Któregoś dnia znalazłem się na imprezie w jego lokalu w Sosnowcu. To była dyskoteka dla dziennikarzy i dla polityków ze wszystkich stron tej sceny politycznej. Jestem uczulony na pewne sytuacje, które się dzieją na parkiecie, to w pewnym momencie można było zobaczyć, że jeden z młodych posłów pierwszej kadencji, a więc już tej właściwej kadencji, a nie sejmu kontraktowego, szalał na parkiecie i wyglądało to tak, że nagle koło niego robi się pustka, on sam jakąś solówkę wykonywał, ale wtedy się lekko... Chłopie, kurwa, co ty... Stolisz, chłopie! Spiąłem, znalazła się koło niego stripteaserka. Nawet, ale taka, która już nawet stringów nie miała. No i zaczęła wokół niego też robić swoje ruchy, swoje tańce, a że tego posła lubiłem, były działacz Solidarności i Podziemnej, no ważna postać tutaj na Śląsku, to zacząłem
podejrzewać jakieś zamiary właściciela tej dyskoteki, bo jak na dyskotece światła szaleją, być może jakieś flesze tam były uruchomione, robiono zdjęcie, mi się zrobiło zimno, mówię, że ta kariera tego posła no, może być szybko przerwana albo przynajmniej zakłócona już na samym początku. Młodsi widzowie nie pamiętają Anastazji P. Nie pamiętacie, prawda? A to jest historia warta przypomnienia, bo... Jedna typiara kurwa się podawała za dziennikarkę, tak? Cóż to był za skandal obyczajowy. Sejm pierwszej kadencji. Cała Polska patrzy na polityków, a bardzo, bardzo z bliska patrzy na nich Marzena Domaros jako Anastazja Potocka, akredytowana do Sejmu dziennikarka. Wybucha chyba największy skandal obyczajowy lat 90. Kiedy siedzimy w Miami na kolacji z Krzysztofem Porowskim, on nagle mówi do mnie: a pamiętasz Anastazję P? Pamiętasz ją? Trochę jej pomogłem. Kiedyś przyjechała do mnie do Sosnowca, do firmy. Moi ochroniarze myśleli, że ona jest z Urzędu Ochrony Państwa, więc przeszukiwaliśmy. Okazało się, że nic przy sobie nie miała i tam nam się tak miło rozmawiało. Razem z kolegami uznaliśmy, że jej trochę pomożemy, trochę ją wkręcimy do tego Sejmu. No i ona tak się właśnie wkręciła. No i potem było, co było. Początkowo myślę sobie, to niemożliwe, czy nawet z Anastazją P. Krzysztof Porowski miał coś wspólnego. No ale potem kupiłem jej książkę i wszystko, co powiedział, zgadzało się. Wszystko się zgadzało. Tu krótki fragment, żeby pokazać, że Krzysztof Porowski nie zmyślał. Alojzego Pietrzyka poznałem w Katowicach, w firmie handlującej samochodami. Pracowałem wtedy w miesięczniku Ona. Szef wysłał mnie, bo uważa, że gdzie diabeł nie może, to ja poradzę. Chodziło o reklamę. Facet za trzykrotne zdjęcie na okładce miał dać samochód Hyundai do rozlosowania wśród czytelników. Jest to dealer tych samochodów z wyłącznością na Polskę. Pojechałem tam z fotografem, który miał zrobić reklamowe zdjęcie tego samochodu. Drugiego dnia po przyjeździe w sobotę w południe, pamiętam, bo z soboty na niedzielę wracaliśmy nocnym pociągiem do Gdańska, zrobiliśmy zdjęcie i pojechaliśmy do firmy. Pan szef, czyli pan Krzysztof, zorganizował mały bankiecik, na którym pojawiło się dwóch posłów: Alojzy Pietrzyk i Tadeusz Jedynak. Atmosfera sympatyczna, był koniak, była whisky, panowie już byli ostro dziabnięci, kiedy się pojawiłam. Mogła być 12 lub 13, ale Jedynak i Pietrzyk już byli ostro na bani. Potem pojechaliśmy do Sosnowca, do swojej knajpy, którą pan biznesmen zanektował w całości. Było śmiesznie, bo fotograf nagle dostał polecenie robienia zdjęć naszej popijawy. Miałam te negatywy, ale Pietrzyk ją mnie wyprosił i jemu dałam. Strasznie żałuję. To były zdjęcia z knajpy i parę scenek z tego, co się działo w firmie. Na przykład Pietrzyk całujący tego biznesmena po oczach. Ten młody człowiek też startował na posła i nie przeszedł. Przed moim przyjazdem miał kontrolę łopu siebie. Jak popił, to mu się przewidziało, że ja jestem z łop, więc podeszło do mnie dwóch rosłych byków z jego ochrony, wyrwali mi torebkę i zaczęli sprawdzać. Zresztą u niego pracuje były komendant główny policji Roman Hula jako kierowca i główna ochrona. No i oni tam sobie gadają i cała scenka kończy się tym, że panowie się naprawdę już napili i zechciały mi się tańczyć. Tylko był pewien problem. Jeden z nich przypomniał, że aktualnie jest Wielki Post. No więc zadzwonili do biskupa z prośbą o dyspensę. I dostali dyspensę i tańce się odbyły. Dobra, ale to jest w zasadzie bez znaczenia. Nieważne, co tam się wtedy wydarzyło, ważne jest kim... To też jest niesamowite. To jest ten moment, w którym jakiś płatny zabójca całuje różaniec przed egzekucją, nie? Jak? Była pani Marzena, czyli Anastazja, a chyba jednak była z tego Urzędu Ochrony Państwa. Co napisała i co się potem wydarzyło? Później pani Marzena się zapadła pod ziemię, nikt nie wie, gdzie ona się teraz znajduje, ale ślad po niej pozostał na zawsze. Ślad w postaci wspomnianej książki, pamiętniki Anastazji P. Erotyczne immunitety. Książka była takim bestsellerem, że drukarnia pracowała na 3 zmiany, sprzedano 400 tysięcy egzemplarzy. Ludzie wyrywali sobie te książki, z rąk do rąk przechodziły one w zasadzie codziennie, zwłaszcza, że ta książka jest krótka i można ją przeczytać bardzo, bardzo szybko. Książka zaczyna się od marszałka Kerna, dzisiaj być może nie kojarzycie tej osoby, ale zapewne kojarzycie piękny film Uprowadzenie Agaty. Otóż film Uprowadzenie Agaty jest na bazie, jest inspirowany historią rodzinną marszałka Kerna, a w niego samego wcielił się Jerzy Sztur. Tu możecie zobaczyć fragment tego filmu. Czy ty wiesz, co ty robisz? Ale wróćmy do książki, bo ta zaczyna się od szokującej sceny gwałtu marszałka Kerna na Anastazji Potockiej. Kern uśmiechnął się. On w ogóle ma uśmiech takiego lubieżnego satyra. Śliski, nieprzyjemny. Nie znoszę tego uśmiechu. A kiedy jest pijany, staje się po prostu obrzydliwy. Uśmiechnął się tym swoim lubieżnym uśmiechem i stwierdził: absolutnie nic ci z mojej strony nie grozi. Pomyślałam, że jest dokładnie odwrotnie i chciałam iść w stronę wyjścia, ale pan marszałek zastawił mi sobą drogę i ściągnął spodnie razem z majtkami. Położył dłoń na swojej męskości i powiedział: weź tego sp***y syna. W ogóle był chamski. Zaczęłam się śmiać. To była nerwowa reakcja na tę sytuację. Wcale mi nie było do śmiechu. To znaczy, widok wpół rozebranego marszałka był sam w sobie śmieszny i gdybym była bezpieczna, to bawiłabym się świetnie. Ale nie czułam się bezpiecznie. Zdawałam sobie sprawę, że jestem sam na sam z pijanym, bezwzględnym samcem. I nie pomyliłam się. Kern uderzył mnie w twarz. Mocno. Pan marszałek ma mocną rękę. Nie wiem, czy starał się mnie mocno uderzyć, czy nie panował nad swoimi odruchami. W każdym razie, cios był mocny. Nikt nigdy mnie nie bił. Poza tym pierwszy raz byłam w sytuacji bezpośredniej przemocy na tle seksualnym. Nie bardzo wiedziałam, co on zrobić. Głowa odskoczyła mi do tyłu. Zgłupiałam i zastygłam w tej dziwnej pozycji. On złapał mnie za rękę i pociągnął do sypialni. Próbowałam się wyrwać. Nie uderzył mnie drugi raz, ale walnął
walnął mną na łóżko tak, że uderzyłam się ramieniem o kant łóżka. Przestałam się bronić. Bałam się. Byłam jak sparaliżowana. Śmierdzący, pijany, podstarzały facet, który się na mnie wyżywał. Wszystko mnie bolało. Oczywiście nie byłam w najmniejszym stopniu podniecona, dlatego czułam dotkliwy ból. Był bardzo brutalny. Zachował się tak, jakby potrzebował dominacji. Rano miałam siniaki na rękach od jego rąk i spuchniętą lewą część twarzy. A później poznajemy innych polityków, oczywiście oczami pani Anastazji P., na której prawdomówność trzeba mieć dużą, dużą rezerwę. Natomiast poznajemy ich jej oczami, jej zmysłami, na przykład fragment o Aleksandrze Kwaśniewskim. Zaraz po stosunku powiedział, że musi się czegoś napić i zaczął szukać w pokoju butelki. Twierdził, że musi gdzieś być. Szukał bardzo metodycznie, zaglądał nawet pod łóżka. Złościło mnie to, bo... Ale co, że Aleksander ją, czy co? Bo nie wiem, o co chodzi. Przestał zwracać na mnie uwagę, zajęty był tylko szukaniem wody. Dzwonił do kogoś i ostrym tonem wypytywał, co się stało z tą butelką. Musiał dobrze znać zawartość tego pokoju, niewykluczone, że całkiem niedawno był tu z inną panienką. Temu swojemu rozmówcy powiedział, że zawiadamia go oficjalnie, że jako przewodniczący SLD wniesie o udzielenie mu nagany klubowej za zaniedbywanie swoich obowiązków. Olek, nie szukaj. Ja nie mam ochoty na alkohol. Ale ja mam, odpowiedział gniewnie. Zapatrzony w siebie, egoistyczny samiec. Popijaliśmy radzieckiego szampana. Powiedziałam. Olek, mam mały problem, który chciałabym z tobą omówić. Jaki? Zapytał. Chciałabym porozmawiać o anatomii. Nie poruszył się, po prostu czekał, co będzie dalej. Był zdenerwowany, zaczerwieniły mu się uszy. Generalnie rzecz biorąc, ciągnęłam. Kobieta składa się z paru rzeczy, nie tylko z pochwy, a seks nie polega tylko na tym, że robi się to jak prokreacja. Jest jeszcze cała gama innych doznań, których ja potrzebuję. Nie zadowala mnie fakt odbycia kilku ruchów i zakończenie samozadowoleniem samca. Nie odpowiada mi to. I o Leszku Millerze. Zdjął koszulkę polo. Dobra, co jest k***a? Ona się z całym Sejmem wypoliła w czekoladę, czy co? Mam na jego owłosioną pierś, potem zdjął jasno popielate spodnie i adidasy. Śmiesznie to wyglądało. Ja ubrana, a on goły, tylko w ciemnych skarpetkach. Ma ostry męski zapach. Jest bardzo ogłoszony, na klatce piersiowej siwy. W seksie jest bardzo dobry. Kochaliśmy się niemal godzinę. Pozycja klasyczna, no może z jakimi modyfikacjami. Ja leżałam na plecach. Nie rozmawialiśmy. On dość głośno sapał. Aha, w trakcie tego miał ślinotok, ale jest niezwykle sprawny. Spokojny, delikatny. Nawet w seksie świetnie panuje nad swoimi emocjami, oczywiście do pewnego momentu. Początkowo skupiał się na technice, ale pod koniec przestał panować nad odruchami. Jest zdystansowany. Ma się wrażenie, że wszystko ma za... Miller wtedy wózkiem jeździł po wypadku helikoptera. Pojebana, co? To ona sobie to wymyśliła, czy nie? Bo nie wiem. Planowany punkt po punkcie. Ma w sobie coś ujmującego. Kiedy poznaję faceta i widzę, że wystarczy kiwnąć palcem, a on natychmiast na mnie poleci, ogarnia mnie obrzydzenie. Nie lubię łatwych zdobyczy. Pociągają mnie mężczyźni, którzy nawet jeżeli podrywają, to robią to dyskretnie. Sprawiają wrażenie, że trzeba o nich zabiegać. Dziewczyno, opisałaś tutaj, że wypierdoliłaś połowę Sejmu. To jak możesz mówić, że... O. Takim był Leszek. Albo o Stefanie Niesiołowskim. Nadałam mu pseudonim chrząszczy, dlatego że miał tylko dwa garnitury, które nosił na zmianę. Jeden przebłyskiwał zielonkawo, drugi niebieskawo. Oba były świecące. Strasznie mu śmierdziało z gęby. Na pół metra. Rany, tam występuje nawet Krzysztof Ibisz. Krzysztof Ibisz. Takie młode stworzonko z Polskiej Partii Przyjaciół Piwar żnie wszystko, co ma dwie nogi. Spędza tym sens, powiek Tadzia Piwowara, kierownika sekretariatu partii. Tadzio dba o jego morale. Strona po stronie Sejm jest rozkładany, dosłownie i w przenośni, na łopatki. Gdzie jest autorka tego paszkwila dzisiaj? Nie wiadomo. Ale zastanawiam się, czy to był moment, jeśli Porowski faktycznie pomagał pani Anastazji tam wewnątrz Sejmu, czy to był moment, kiedy on polubił robić psikusy. I przyszła mi do głowy taka myśl, czy Karolina Derpieńska nie jest jego psikusem wymierzonym w mainstreamowe media, w ten show biznes cały. Czy to nie jest taki psikus robiony przez permanentnego psotnika? Wróciło to do mnie, gdy Krzysztof Porowski powiedział Karolinie... Ja nie chcę być jakiś miły, tylko że Karolina Derpieński, ona nie istnieje w mediach, ona nie ma jakiejś wiarygodności. Ona nie ma siły sprzedaży i nie ma autorytetu. Można się łudzić, że to, że po znajomości czy za pieniądze piszą o niej na jakichś pudelkach i tak dalej, to jakby to na nic się nie przekłada. No chyba, że sugerujemy się TikTokiem, no tylko że TikTok to jest taka platforma, na której stary, wiesz, na której się pierdzi i ma się milion wyświetleń, wiesz o co chodzi, nie? Derpieńskiej, że będzie kadry... Ale u Wojewódzkiego była? No ale kurwa stary, no u Wojewódzkiego każdy jest, kto jest poukładany, no, albo chce tam przyjść. Przecież w tych TVN-ach i tak dalej to jakieś dziady pracują. Że o, napisali na jej o pudelku, chyba jest ważna, zaprośmy ją. Kandydowała na prezydenta Warszawy, a gdy ona się zdziwiła, stwierdził, jeszcze ci o tym nie mówiłem. Ja nawet jak będę najmilsza na świecie, to i tak będę w***ać. Po prostu, no, ludzie mnie nie trawią. No wiesz, no ja po prostu tak jak mówię... To też jest jakaś niesamowita taktyka tego, co ona jakby sobą prezentuje, bo tak, wszyscy są nią zainteresowani, a mówią o niej źle, bo jej zazdroszą, no jakby no niesamowite to jest, jakby współczuję, nie? Do mojego partnera ja jestem całym pakietem, wiesz, i młodość, i elokwencja. Czy na bosaka prowadzi? No chyba lepiej na bosaka niż w klapkach, wiesz? Ja i uroda, i klasa, i maniery. Wzorujesz się na Dodzie? Nie, ona jest za bardzo taka, w sensie ja ją lubię, tylko taka za bardzo hałaśliwa. To jest dobre określenie. Nie lubię właśnie, jak kobiety tak strasznie głośno mówią. Okej.
A gdyby ją przyciszyć, to się wzorujesz? Przyciszyć? Boże, jak to brzmi. A, żeby po prostu... Wiesz co, powiem ci, że bardzo mi się podobają jej wypowiedzi o związkach, o uczuciach, więc ma kobieta poukładane w głowie, ale my mamy inne drogi, ona nie chce robić kariery poza Polską, ona nie chce żyć poza Polską. Ja tam... No ona ma zawód i karierę. Zawód i karierę, no niech zarabia jak najwięcej. Jakby ja i tak jestem w szoku, że są ludzie tak jak, nie wiem, ty, ona, że zarabiają w Polsce i wiesz, ciśnijcie ile się da, ale ja nie chcę zarabiać w Polsce. A nie psujesz dzieciaków? Nie, ponieważ po prostu lepsze jest słuchanie fajnej Paris Hilton, która po prostu jakby dodaje trochę motywacji, że o, może wy też kiedyś, nie wiem, spełnicie swoje marzenia. Ja nie mówię, że marzenie o bogactwie albo ten, tylko po prostu pokazuje, że dziewczyna z biedy osiągnęła to, co chciała, czyli w pewnym stopniu no po prostu życie, jakie, o jakim marzyła, tak? A oni... No wiesz, no myślę, że dodaje to motywacji i na pewno nie psuje, na pewno lepsza jestem ja na dla jakby polskich dzieciaków niż patologiczni youtuberzy, którzy tak jak właśnie afera z tą Pandora Gate była, albo wiesz, no jacyś youtuberzy, którzy na przykład są agresywni, albo... Tylko Karolaj, to jakby to twoim... Ja nie wiem, czy można traktować poważnie, ale jeśli ty rzeczywiście tak myślisz, no to źle myślisz, bo jakby twoim problemem jest to, że ty nic nie wnosisz. Jakby największym zarzutem do ciebie i do twojej działalności jest to, że jesteś nikim. A nie nikim pod tym względem, o, że o kim ty k***ałeś, że coś tam... Tylko, że no, jaką ty dobrą treść, jakie ty dobre przesłanie wpajasz tym ludziom? Bądź bogaty, będzie super. Namawiają ludzi do bicia się na YouTubie albo robienia jakichś, wiesz, paskudnych, obleśnych rzeczy. Przypominam, że ty uczestniczyłaś podczas gali Cloud MMA. A jak często we własnym mniemaniu ocierasz się o błazenadę? Codziennie. Codziennie świadomie uprawiasz błazenadę? W sensie powiem szczerze, że to jest taki właśnie miks, że część to jest po prostu, wiesz, tak jak ja dzisiaj z tobą usiadłam i otworzyłam się szczerze o swoim dzieciństwie, o moich problemach, o mojej rodzinie. I to, wiesz, jestem prawdziwa ja, wiesz, empatyczna, fajna, ciepła dziewczyna, ale to jak, nie wiem, zmieniam głos na TikToku, albo na przykład jestem zbyt pewna siebie, że przerysowana, to wtedy jest to trochę błazenadą i ja mam tego świadomość i dlatego nie widziałeś, czuję się znajomą. Czy nie jest tak, że jesteś tutaj osobą strasznie samotną? Właśnie, jak na przykład się, miałam okropne okresy, gdzie się kłóciłam z partnerem, ale to już przeszło dawno, dawno temu. Wiesz, byliśmy też innymi osobami, musieliśmy się zmienić, dojrzeć. To czułam się bardzo samotna, dlatego właśnie kupiłam pieska i to była najlepsza decyzja, bo jednak zwierzęta pomagają, takie emotional support. Ale wiesz, kiedy poukładałam swoje życie i też wyprowadziłam się i dużo skupiłam się na, wiesz, moich hobby, moich celach, to poczułam się naprawdę kobietą z dziewczyny, która tu przybyła w koronkach, biedna z Białego Stołu. Teraz jestem, wiesz, silną babką, która wie, czego chce w życiu, która ma swoją drogę. I właśnie to też boli ludzi, taki szybki to, sukces. Nie to jest to, że ja ją krytykuję czy coś, ale no, tak czytam czasami Twitter i TikToki i oglądam, to jakby nie wiedziałem, że tak jest, ale dziewczyny mają taką jazdę. Chyba większość dziewczyn, to tak 90% ma totalne problemy ze skórą, a raz na jakiś czas trafi się jakaś dziewczyna, co jakby ma spoko, wiesz, gładką i tak dalej, wszyscy jej tego zazdroszczą, a inne k***wa toniki, kremiki, wciereczki, miliony złotych, a nadal wygląda jakby, nie wiem, jakby twarzy nie myła, nie? Tak, taka jakby pracowitość, bo... Tak, mężczyźni zazwyczaj myją mordę płynem do naczyń i jest zajebiście, nie? Że mogłam się pobawić tym całym show biznesem, zobaczyłam, jakie to wszystko jest płytkie, jak ludzie się po prostu podniecają tymi torebkami, rzeczami, które na końcu dnia nie mają znaczenia, bo i tak ale wszyscy sobie umrzemy teraz, i nic nie zabierzemy skoro ze sobą. Nie mają znaczenia, to po co ci te wszystkie marki? No bo to lubię właśnie, bo wiesz, no jeżeli mogę... Powiedziałaś, że ludzie w Polsce się podniecają torebkami. No. Trudno mi sobie wyobrazić kogoś, kto się bardziej podnieca torebkami niż ty. Jakby mówiłam to w wywiadach z takim podnieceniem, ale sam wiesz, że było to przerysowane. Bo sam widzisz, że na przykład mam ze sobą torebkę Versace, która nie wiem, kosztuje $1800 i... Na... A $1800 tak szczerze to jeśli chodzi o marki premium torebek, to jest chuj, nie pieniądze, nie? I żebyśmy się zrozumieli, no ona ma po prostu Skodę Superb, czy to jest dobry samochód? No zajebisty, nie? No ale to nie jest kurwa McLaren.
Wiesz, o co chodzi? Nawet dosłownie tam mam ten certyfikat. Droższe torebki kupuje się jako inwestycja, nie donoszenia po mieście. Nie, stary, to, że one trzymają wartość, to jest osobna para kaloszy. Nie, nie jest to fake, bynajmniej ja się nie lubuję w fejkach, więc wiesz, młoda dziewczyna z biedy, no jasne, że chce sobie kupić, wiesz, fajne torebki, wyjść do knajpy, przy okazji zrobić jakąś storkę, to jest, wiesz, logiczne. A nie masz czasami wrażenia, że się... Wiesz co, ja myślę, ja się z nią nie zgadzam, bo ona powiedziała, że jak ktoś jest z biedy, to chce sobie kupić torebkę, wyjść do ludzi, nagrać storkę. Nie, tak robią ludzie, którzy mają kompleksy na tym punkcie. Że nie mieli, a chcą teraz pokazać, że mają. Myślę, że ludzie, którzy byli biedni i odczuli na swoim ciele, na sobie, co to jest bieda, niedojadanie, chodzenie w podartych butach, to najpierw, to zazwyczaj mają tendencję do tego, żeby zapewnić sobie długoterminowo przyszłość na normalnym poziomie, a potem też mają tendencję do tego, żeby pomagać ludziom dookoła. Zatraciłaś w tym próżniaczym życiu? Nie, bo sam widzisz, że nie jestem próżna w sercu, nie? Mogę się pobawić, poudawać próżną, bo po prostu ludzie się tym jarają, ale jestem, wiesz, no ciepłą, sympatyczną osobą, której nie odbiło od tego wszystkiego. Pomimo, wiesz, bycia taką normalną osobą prywatnie, to kurczę, no lubię sobie porobić zdjęcia z ładnymi rzeczami, ładnie wyglądać, czuć się jak pani, jak wchodzę gdzieś, wiesz, jakby być w tych standardach najwyższych amerykańskich, jeżeli chodzi o wygląd kobiety, dodatki. Ale do tej pory w filmie poznaliśmy Krzysztofa Porowskiego tylko od momentu, gdy już był bogaty. Zastanawialiśmy się, czy on poczynał sobie zgodnie z prawem, czy nie do końca, czy na granicy prawa. Natomiast nic nie powiedzieliśmy o tym, skąd on w ogóle się wziął i jakim cudem zdobył jakiekolwiek duże pieniądze. Krzysztof Porowski, urodzony 24 kwietnia 1962 roku, syn Józefa i Grażyny, ojciec trzech córek, dwie z żoną Lidią, która prowadziła kwiaciarnię Flaming w Dąbrowie Górniczej, trzecia z byłą partnerką Katarzyną. Najwcześniejsze doniesienia prasowe, do jakich udało nam się dotrzeć, pochodzą z 1985 roku. Pan Krzysztof prowadził wtedy firmę, zakład pod nazwą Krawiectwo Lekkie w Sosnowcu. Ale nie był krawcem z wykształcenia, tylko kolejarzem. Był ambitny, obrotny, zwiększał skalę cały czas, jeździł po różnych targach poznańskich ze swoimi kolekcjami, no i stale rósł. Otworzył dwa sklepy tekstylne, z tego co udało się wyszperać, nazywały się Chicaria i New York. Pod koniec lat 80. wykupił kamienicę przy ulicy Modrzejewskiej w Sosnowcu. W 1989 roku zatrudniał już 250 osób, a w 1991 450. Widać, jak zmieniała się skala działalności, jak ją bardzo szybko rozwijał. I widać to, jak się rozwijał po ogłoszeniach, jakie znaleźli. A ja uważam, że w tamtych latach to ktoś, kto nie współpracował z odpowiednimi osobami, nie, to też by jakby pokazywało to, że później z byłymi komuchami robił biznes, no to no nie zrobiłby. Nie zrobiłby. Jakby był czynnym członkiem Solidarności, to raczej by nie rozwinął takiej firmy, nie? Znaleźliśmy w wiadomościach Zagłębia, tak się ta gazeta nazywała. Krzysztof stawał się lokalnym biznesowym celebrytą. No i były z nim wywiady. Na przykład w 1910 roku w wiadomościach Zagłębia właśnie pytano go, czy uciekając przed fiskusem podstawia pan ludzi na przetargach? Już wtedy zaczęły się jakieś rzekome ucieczki przed fiskusem. Czy podstawia pan ludzi na przetargach? Na co odpowiedział Porowski tak. Wiem, co pani ma na myśli. Chodzi o sklep przy ulicy Kilińskiego. Faktycznie przetarg na ten sklep wygrała moja matka. Ale czy można to nazwać podstawianiem kogoś? Nie, no nie można. Nie, no jak? Podstawianie kogoś, co z czasem stanie się, jak będą donosiły media, specjalizacja pana Krzysztofa. Zresztą po co odpowiadać na jakieś pytania, skoro można je sobie samemu zadawać? Z tego założenia, jakże słusznego, logicznego, wyszedł pan Krzysztof Porowski i w 1991 kupił sobie tę gazetę, która mu zadawała te pytania, więc już mu przestała zadawać. Kupił gazetę Wiadomości Zagłębia i od tamtej pory okazało się, że jest super gościem, po prostu, i zaczął kampanię różnorakie. Próbował do Sejmu, najpierw powołał bezpartyjną listę niezależnych, a następnie ona się przekształciła w klub przyjaciół Krzysztofa, tak to się nazywało. Najmocniej strasznie przepraszam, bardzo proszę, niechże pan minister siada, bardzo proszę. Dajcie spokój z tym ministrem, proszę bardzo. Stare dzieje. No, więc
przyjaciele Krzysztofa mieli swój klub. No, a w 93 roku wystartował do Senatu. No i wiadomości Zagłębia już donosiły, że to w zasadzie złoty człowiek jest, że on wszystkim pomaga charytatywnie i inwestuje w sport i remontuje kaplice i w ogóle chce zrewolucjonizować onkologię i ekologię. I ma bardzo dobre kontakty w Ameryce i Amerykanie tu przylecą i zasypiał wszystko dolarami, że po prostu będzie się chodziło po Sosnowcu i wszędzie będą leżeć dolary. Ludzie w to nie uwierzyli i nie zagłosowali i nie został senatorem niestety. Czasem Krzysztof Porowski miał bardzo wiele różnych biznesów. Miał też szwalnie, miał jakieś dyskoteki, miał kluby, miał restauracje, ale takim jego szczytem biznesowym był moment, gdy został wyłącznym dystrybutorem marki Hyundai na Polskę. Opowiadał mi, jak to się stało. Skontaktował się z centralą w Korei, ale tam mu powiedzieli, że za Europę centralną i wschodnią odpowiada Koreańczyk mieszkający w Niemczech. Więc wsiadł w samolot, poleciał do Niemiec, spotkał się z tym Koreańczykiem i porozmawiał. Okazało się, że ów Koreańczyk ma duży problem. Otóż prywatnie kupił kilka tysięcy telewizorów z nadzieją, że sprzeda je w Europie. Krzysztof Porowski powiedział mu tak: słuchaj, daj mi wyłączność na Polskę, na samochody, a kupię od ciebie jutro za gotówkę wszystkie te telewizory, które ci stoją i nie wiesz, co z nimi zrobić. I tak rzeczywiście się wydarzyło. Krzysztof Porowski kupił te telewizory, a później w Polsce była promocja. Kup samochód, a telewizor dostajesz za darmo. Czy w ogóle da się wejść w handel Hyundaiami w sposób standardowy? Czy dało się wejść wtedy, w latach 90. Przecież zaraz po Porowskim Hyundaiami zaczęli handlować w Polsce także duet Baksik i Gąsiorowski, czyli słynne RB. Mam nadzieję, że młodsi widzowie już wiedzą, co to było RB. Jak nie, to niech sobie wygooglują, bo w przeciwnym razie ten film będzie trwał jeszcze 11 godzin. W każdym razie Baksik z Gąsiorowskim polecieli do Korei i tam odbyli jedne z najdziwniejszych negocjacji w historii tej wielkiej firmy. Otóż powiedzieli, że chcą kupić samochody. A ile panowie chcą kupić tych samochodów? 15 tysięcy. No i tam Koreańczycy spadli z krzesła, że jak to 15 tysięcy? Myśleli, że może 20, a tu 15 tysięcy. A jak panowie zapłacą w takim razie za te samochody? Jakieś gwarancje bankowe są potrzebne? Nie, niepotrzebne są żadne gwarancje bankowe. I tutaj cytat. No jak płacimy? Boguś rzucił na stół kartę kredytową, zieloną American Express. Oni w szoku, że trzeba przecież przygotować dokumenty, papiery. Jakoś ich przekonaliśmy i transakcja była załatwiona. Niczego nie udawaliśmy. Mieliśmy na karcie pokrycie limit do 50 milionów dolarów, a że w Polsce nie było jeszcze kart, a my mieliśmy amerykańskie zielone Amexy. To robiło wrażenie na całym świecie. A wiecie, kto kupił RB, gdy Baksik i Gąsiorowski uciekli? Aleksander Gawronik. A wiecie, kto kupił jedną z firm Porowskiego, gdy miała kłopoty? Aleksander Gawronik. Ale jak 26 sierpnia Gawronik został prezesem RB, to dokładnie 26 września już go aresztował UOP. Dobra, nie wchodźmy w RB Gawronika. Gawronik to też ciekawa sprawa wokół niego. O Jezu, jeszcze więcej historii. Nie wydłużajmy tego filmu ponad miarę. W każdym razie Krzysztof Porowski szedł bardzo grubo i w wielu miejscach w Polsce miał swoje interes. I nie wiemy, gdzie by doszedł, gdyby nie ten ferialny dzień, gdy zastawiono na niego zasadzkę, a potem na 2,5 roku trafił do aresztu, z którego został potem uwolniony i oczyszczony z zarzutów. A na początku filmu wspomniałem jeszcze Orła Górskiego, no więc tak, dodaję, że oczywiście Krzysztof Porowski i tam się kręcił, bo gdzie on się nie kręcił? Był głównym sponsorem drużyny Orłów Górskiego, a więc drużyny zrzeszającej Oldboyów ze słynnej ekipy, która zdobywała trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. Ostatni raz nazwisko Porowskiego zaistniało w polskich mediach niespełna 3 lata temu. To właśnie wtedy z aresztu wyszedł znany polski biznesmen Przemysław Krych i udzielił Onetowi wywiadu, w którym opowiedział o kulisach zatrzymania przez prokuraturę katowicką i o kulisach umieszczenia w areszcie tymczasowym w Sosnowcu, w rodzinnym mieście Porowskiego. Zdaniem Krycha to Porowski powiedział mu, że jeśli nie zapłaci 1,5 miliona euro łapówki, to wówczas będzie miał problemy z ABW i z CBA. A kiedy już Krych trafił za kratki, Porowski ponowił ofertę i powiedział, że cena się nie zmienia, 1,5 miliona euro i ten areszt może zostać przerwany. I tak jak ćwierć wieku wcześniej Porowski mówił, że jest niewinny i skarżył się na traktowanie w areszcie i na to, z kim umieszczany jest w jednej celi, tak ćwierć wieku później to samo mówił Przemysław Krych, że jest niewinny i że jest umieszczany w jednej celi z niewłaściwym towarzystwem. Aha. Oh my god. Karolina to bardzo miła dziewczyna. Przyjacielska, gościnna, ciepła, otwarta. No ma swoje jakieś odchyły, ale kto ich nie ma? Ja mam, ty masz, każdy ma. I nie wykluczam, że ona naprawdę kocha Krzysztofa. Że to nie jest dla niej tylko bankomat. Próbowałem ją zagadywać, brać pod włos, lekko Krzysztofa skrytykować jego na przykład sposób ubierania się, a ona zawsze go brała w obronę. Mówiła, oj, no wiesz, ubiera się charakterystycznie, ja to lubię, jak ktoś jest taki
mocny, jak ma mocny charakter i nie boi się strojów, które rzucają się w oczy. Cokolwiek powiesz na Krzysztofa, ona go obroni, bo ona chyba naprawdę go kocha. Chyba, nie wiem tego na pewno, ale chyba tak. To znaczy nie potrafię powiedzieć na 100%, że nie, bo wiele osób będzie tak na pewno uważać. A że różnica wieku jest, no nie taka jak powiedziała wcześniej Karolina. Ta różnica wynosi ponad 40 lat. Jeśli ta różnica jest 40-letnia, takie miłości też się zdarzają. Chyba częściej w przypadku dziewczyn, od których odchodzi tata w młodym wieku, który porzuca rodzinę. To chyba ma jakiś wpływ, może mieć wpływ na psychikę dziecka, a potem kobiety. Poza tym, jak zacząłem sobie sprawdzać wszystko, to ona zazwyczaj mówi prawdę. Tu jakieś małe kłamstewko, tu jakieś małe kłamstewko, tu podkoloryzowanie, ale to nie jest tak, że ona siada i zmyśla. Ona lubi sobie coś dodać, ale bez przesady. Jak mówi, że ten tata odszedł, to sprawdzam, faktycznie odszedł. Jak mówi, że mieszka w Nowym Jorku, sprawdzam, faktycznie mieszka w Nowym Jorku. Jak mówi, że ma teraz partnerkę z Ukrainy, sprawdzam, faktycznie ma partnerkę z Ukrainy. Okej, pewnie nie jest tak bogaty, jak ona teraz uważa, że jest, bo ten dom na to nie wskazuje. Natomiast generalnie Karolina nie jest kłamczuchą. Spotkania z samą Karoliną były urocze. Ona jest otoczona kontrowersyjnymi ludźmi. Ona jest w dziwnym układzie personalnym. Może w niego wsiąkła i może się w nim... No dobrze, Krzysztof, ale ja akurat tutaj się z tobą nie zgadzam, ponieważ ja nie mówię też, że tak jest, ale nie można wybielać jakiejś osoby, która korzysta z hajsu zarobionego nielegalnie. Nadal mówię, że nie uważam, że tak jest, tak? Mój stary, nie wiem, handlowałby narkotykami, a ja bym za to kupował samochody. To czy można powiedzieć, że ja jestem spoko, tylko stary pierdolnięty? No nie do końca, nie? Więc jeśli ten pan jest jakiś szemrany, to ona nie może być spoko, bo tylko wydaje te pieniądze. Czy tylko z nim żyje i ociepla mu wizerunek. Ale tak patrząc z zewnątrz, ten układ jest dziwny, kontrowersyjny. Wokół niej jest masa osób, które takim dribblingiem poruszają się przez życie. Natomiast ona sama jest, mogę to chyba powiedzieć, w porządku. W miarę w porządku. Trochę jestem rozczarowany tą wizytą w Miami. To znaczy, gdy tam jechałem, myślałem, że ona jest takim trolem. Że ona naprawdę gra na nosie mediom, show biznesowi i wszystko udaje. Ale to nie jest do końca prawda. Rozczarowany jestem o tyle, że ona w dużej mierze wierzy jednak we wszystko to, co mówi. Uważa się za dziewczynę, która złapała Pana Boga za nogi. Uważa się za swego rodzaju dolarsową królową. Oczywiście to jest podkręcone. To jest podkręcone na potrzeby fanów, ale to nie jest totalnie w oderwaniu od tego, co ona ma sama w głowie. Myślę, że Karolina ma przed sobą przyszłość w polskim show biznesie. Przede wszystkim ma osobowość, ma charakter, ma charyzmę, ma pomysły. Nie ma fachu, to jest jej problem. Nie wiadomo, czym ona tak naprawdę miałaby się zajmować, ale czasami ta osobowość, charyzma to dzisiaj już wystarczające cechy, żeby czymś się odznaczyć na tym szarym rynku. Więc nie wykluczam, że ona jeszcze w Polsce mocno zamiesza. Natomiast, żeby to się wydarzyło, to chyba musi znaleźć w pewnym momencie swoją własną drogę przez to życie. Jestem zaskoczony, że Krzysztof Stanowski coś takiego powiedział. Dziewczyna, która przez znajomości, tudzież pieniądze, została wykreowana na nową celebrytkę. Ja myślałem do tej pory, że Krzysztof Stanowski właśnie walczy z takimi osobami, które kupują followy, które pierdolą od rzeczy, które się biorą znikąd. Nie wiem, myślę, że bardzo, bardzo ocieplił jej wizerunek. Jak na te wszystkie historie, które tutaj opowiedział czy przypomniał, związane z osobą, która jakby rozpoczęła jej karierę. Być tylko marionetką w rękach innych. Caroline, myślę, że wiele osób będzie zdziwionych, bo wiele osób, w tym ja, przed przyjazdem tutaj, myślało, że to, co ty robisz, to jest wyłącznie 100% trolling i tak naprawdę nie jesteś dolarsową księżniczką, tylko... Ale to nie chodzi, stary, czy to jest trolling, czy to nie jest trolling. Ja jestem mega zdziwiony, bo Krzysztof Stanowski to jest ostatnia osoba, którą ja bym podejrzewał o to, że on będzie reperował wizerunek dziewczyny, która nie ma dosłownie nic do zaoferowania. Bo ani to mądre, ani to potrzebne, ani to jakby... Stary, jestem w zdziwiony. Ja zawsze myślałem, że Krzysztof to jest taki orędownik tego, żeby jednak z tą popularnością, z tą władzą, z tym opiniotwórstwem wiązały się jakiś dobry przykład i tak dalej, nie? Powiedział chłopcu, promował Natsu i Kasiks. O mnie mówisz? Ty jakiś jesteś chory? No dobrze, jeśli będziemy porównywać Katarzynę bądź Natalię do niej, to okej. Okay. To dziewczyna, która chodzi w trapkach Konwersa i naśmiewa się z tego przepychu. Tymczasem to jest coś pomiędzy. Ty się trochę z tego naśmiewasz, a trochę z tym naprawdę żyjesz.
Tak, właśnie w 100% masz rację i cieszę się, że było dane ci to przeżyć, że jest to w pewnym sensie delikatny trolling, naśmiewanie się z kompleksów Polaków, z po prostu trochę mentalności. Ja, tak jak mówiłam, przylatywałam do Polski, żeby trochę zmienić mentalność Polaków i trochę jakby popracować nad tym, aby nie hejtowano czegoś sukcesu. Ja uważam, że osiągnęłam ten sukces. Może jeszcze niedocelowy, ale na pewno lepiej mi spędzać tak czas w Miami, niż leżeć z mamą na rozwalonym łóżku w Białymstoku. Mhm. Powtórzę pytanie, które zadałem ci 2 dni temu. Gdzie chcesz się widzieć, gdzie ty się chcesz doprowadzić? Bo kupowanie coraz droższych rzeczy to nie brzmi jak pomysł na siebie. Tak, tak, zdecydowanie. Także chciałabym na pewno wynająć lepszą norę. W przyszłości zaoszczędzić wystarczająco pieniędzy i też no po prostu stworzyć wymarzony dom. Nie musi być jakąś willą, nie musi być duży. Po prostu chciałabym mieć trochę większy ogród dla pieska i większą garderobę. Mhm. Ona jakby mnie dziwi po prostu, że Krzysztof takich niespójności nie wyłapuje. Ona jest mega bogata, królowa dolarsów i diamondsów, która jednak chciałaby wynająć coś lepszego niż ma. A w międzyczasie niby ma samochód za 400 tysięcy dolarów. Czy małymi kroczkami do przodu chce zwiększyć swój standard życia, pomimo tego, że już przeszła życia mając Rolls Royce'a. A wcześniej w sumie powiedziała tak z godzinę temu, że nie chce płacić więcej za mieszkanie. Nie wiem, co skupałem. Ty dość często podkreślałaś, że ma samochód Rolls Royce. Samo płacisz sobie za wynajem, ale tego jeszcze nie ustaliliśmy. Jak ty zarabiasz w zasadzie dzisiaj? No wiesz, powiem ci szczerze, że całe szczęście, że nie byłam, nie jestem i nie będę prostytutką, bo to jest najłatwiejszy zawód tutaj w Miami i 90%, nawet 100% ładnie. Ale to nie jest pytanie, kim ty nie jesteś, tylko kim jesteś. Sergiusz, a jak zarabiasz? Wiecie, całe szczęście nie jestem astronautą, bo musiałbym ogólnie znać planety, musiałbym wiedzieć, co to jest czarna dziura. No tak, ale jakby jeszcze raz, a jak pracujesz? Jak zarabiasz? Dziewczyn tak tutaj się utrzymuje. Ja na przykład chodząc na same kolacje mogłabym wyciągać 15 tysięcy dolarów dziennie, bo po prostu mężczyźni... Dziennie? Tak, dziennie, bo po prostu mężczyźni płacą za kolację minimum 5 tysięcy za samo towarzystwo dla ładnych dziewczyn i tym też na przykład właśnie mam zawalone DM-y tym się zajmują też promoterzy, ale ja nigdy nie zgodziłabym się na takie coś, ponieważ jestem osobą lojalną w związku i po prostu wolę sama, raz więcej, raz mniej, ale co to znaczy sama? Sama, czyli z czego? Krzysztof, ale co ty odpierdalasz pod koniec tego filmu? Zadajesz pytanie, ona nie udzieliła ci odpowiedzi i zmienia się temat. Pytanie było, powtarzam, z czego żyjesz, jak zarabiasz? A teraz o jakichś kolacjach za 5 tysięcy dolarów, których ona nie robi. Rozmawiacie. A opowiedz mi o swoich zarobkach, z czego ty zarabiasz? No mamy YouTube, ale co jeszcze? YouTube jest dużą częścią moich zarobków. Zabiadam i tak, zarabiam jako dziennikarz. Dzisiaj dziennikarz korzystający z platformy jaką jest YouTube, tak. Tak, także ogólnie pieniądze lubią ciszę, jakby można się chwalić drogimi rzeczami, ale no każdy niech zapamięta, dolarsowa królowa zarabia na diamondsach. I tego się będziesz trzymać, tak? No nie powiem, no dolarsy na pewno z diamondsów to tak, bo po prostu tak i tak, tak, tak. No dobrze, chcesz... Najlepsze jest ta, ja wam powiem jedną rzecz, w miarę spoko genetyką, ale to jakby 80% dziewczyn mogłoby w Polsce to osiągnąć, jakieś inwestycji wyglądało lepiej niż ona. Ona ma się chyba za jakieś bóstwo. Chcesz jakoś podsumować nasz pobyt tutaj u ciebie? Boisz się publikacji tego filmu? Nie, także ogólnie niech oni robią co chcą, są zajebistymi ludźmi, cała ekipa, także pozdrawiam wszystkich, Krzyś jest naprawdę inteligentną, wspaniałą osobą, serdecznie polecam, najlepszy dziennikarz w Polsce. Ogólnie w Hiszpanii, to jakby ja się już wcześniej z tym spotkałem i ludzie, którzy zazwyczaj mają hajs i są tacy kurwa, nie to ekscentryczni, to przewiezieni, ale właśnie mają taki jakby styl bycia jak ta Caroline, no mają tak kurwa, jakby z wieloma takimi ludźmi się spotkałem, jakby to, ja nie wiem, czy to jest jakiś kurwa trend, którym ona się zainspirowała, bo pewnie to i w Stanach i tak dalej też jest, ale że oni tak specyficznie mówią, takie kurwa mają przyruchy. Jakby w Polsce owszem, no jakby nie jest to takie super spotykane, nie? Ale to właśnie takich ludzi się memuje, nie? Sabeski? O sea, Me lo tengo que pensar. Duży pieniądz lubi ciszę, ale patrzcie na mnie, moje kochani, ma outfit Samiri, który kosztuje 13 kpn. Kupiłem
go po kolacji w ekskluzywnej restauracji za posiłki zapłaciłem 30 kg, później jeszcze byłam w kasynie, wydałem 50 kg, ale pamiętajcie, duży pieniądz lubicie się. No nie wiem, nie wiem. Interesujące. Tkani klucz specjalnie tu nie, no nie wiem, taki. Takie to jest. No dziwne, dziwne. Jeszcze trochę wyginiemy jak mamu, chyba ze bez żalu. Zgadziliśmy kij, mimo to układy.